Pracowaliście z mamą praktycznie do samego końca legalnej Solidarności. 12 grudnia wieczorem zakończyliście pracę na Alejach Krasińskiego. Tak jest, w sekcji informacji. Która to była godzina? No, 10 wieczorem, około. Wyszliście? Tak, żeby, wyszliśmy tak, żeby jeszcze zdążyć ostatnimi autobusami do domu, po prostu. Czy coś już się rzucało wam w oczy? Tak, jak najbardziej. Mieliśmy informacje już o... nie mieliśmy już połączenia z Gdańskiem teleksowego. Z szeregu regionów docierały do nas teleksowe informacje o jakichś przemieszczeniach milicji, wojska, o jakichś takich dziwnych zjawiskach. Też docierały do nas jeszcze nawet troszkę wcześniej informacje już o jakichś prowokacjach i docierały też do nas informacje o tym, że już jakieś siły są mobilizowane. Już nie pamiętam, czy chodziło o siły milicyjne, czy wojskowe, ale w każdym razie ewidentnie coś takiego do nas docierało. Nawet jeszcze przed odcięciem łączności z Gdańskiem, no bo to wtedy się Komisja Krajowa odbywała, z tego co pamiętam, tak, w Gdańsku. I właśnie stamtąd też jeszcze wcześniej docierały informacje takie na zasadzie z drugiej ręki, że docierały do Gdańska, a Gdańsk nam też coś przekazywał. Proszę pana, po prowokacji bydgoskiej i ataku na szkołę pożarnictwa było już w zasadzie jasne, że szalony Wojciech coś szykuje. Że ten, powiedzmy, etatowy bandyta polski. Mhm. I czy zarząd regionu w jakiś sposób się przygotowywał na to? Nic mi o tym nie wiadomo. Czyli nie, bo nikt nie zauważył, aby ktokolwiek z wodzów podjął decyzję o tym, że należy zabezpieczyć poligrafię, przygotować się do oblężenia, do przeczekania. Nie było takich rzeczy. Nie, nie, nie. Wszystko nie. Potem stało się jedną wielką improwizacją. No więc dotarliście do domu, czując, że coś się święci. Jest 13 grudnia niedziela, mroźny dzień. Tak. Jak pan dowiaduje się o wprowadzeniu stanu wojennego? 6 rano mama mnie budzi. A skąd mama wiedziała? Słychała radia. Czyli mama cierpiała na bezsenność. Mama wcześniej wstawała. O. Może nie tak, że cierpiała na bezsenność, ale mama wcześniej wstawała. Czyli jakiego radia słuchała? Tego słusznego z zagranicy? Czy... Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że chodziło o pierwszy program Polskiego Radia. Bądź jakieś radio, że tak powiem, reżimowe. Usłyszała potem... orędzie Wojciecha, tak? Nie wiem dokładnie, co usłyszała, natomiast zbudziła mnie o 6 rano i włączyliśmy telewizor, no i zobaczyliśmy jedynie słusznego, umundurowanego właściciela Polski. Co wtedy się z wami dzieje? Co postanawiacie? Co robicie? Przede wszystkim chcieliśmy... Nie mieliśmy telefonu, więc nawet nie wiedzieliśmy, czy jest prawie nikt nie łączność... miał telefonu. Tak, czy jest łączność, czy nie ma i jak to w ogóle wszystko wygląda. Śniegu było bardzo dużo wtedy. Wyszliśmy, już nie pamiętam, domyślam się, że tradycyjnie pierwsze co to poszliśmy na mszę świętą, ale wiem, że poszliśmy na piechotę do miasta, bo komunikacji nie było. Nie było. A proszę mi powiedzieć, czy coś w kościele ksiądz mówił? Nie pamiętam. Rozumiem. Poszliśmy na Wawel. No i co na Wawelu? Tylko już nie pamiętam, czy na mszę na Wawelu. Chyba nie. Ale poszliśmy na Wawel. Nie, na pewno nie. I tam nic nie było. Po prostu pustka. Nikogo nie było. Nikt, nie było jak... Znaczy, dla nas takim może naiwnym miejscem, znaczy naiwnym sposobem myślenia było, że jeżeli coś takiego się dzieje, to w takich miejscach historycznych, takich tożsamościowych. To jest jakaś opoka, tak? Tak, że tam kogoś spotkamy. No, okazało się, że nie, nikogo tam nie było, tylko śnieg i wiatr hulał. Natomiast schodząc z Wawelu... W kierunku Alei Krasińskiego? W kierunku Alei Krasińskiego, ale tam pod Zamczem przechodząc. Tak, tak. No bo nie dało się inaczej. Tak. Z tym, że tak, szliśmy też w kierunku zarządu, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to tam wygląda, no przecież to oczywiste. Ale spotkaliśmy pod Wawelem,
Tam była taka kawiarenka, Fafik czy jakoś tak się nazywała, tam schodkami się, na zakręcie, schodkami się w dół wschodziło. To nie był Fafik. Nie Fafik, Fafik był, przepraszam, na Zwierzynieckiej. Nie? Nie, Fafik to była kawiarenka Kerna Nasiennej. A to przepraszam, to pomyliłem się nazwy. Nazwę żadu Ludwika Jerzego Kerna. Ja jestem starym Krakusem. Rozumiem, przepraszam. W każdym razie, no była tam... Nie, bo tam dalej, nie Zwierzynieckiej, może na Zwierzynieckiej to Marago było. Zgadza się. Nawiasem mówiąc, siedziałem... Na Karmelickiej był Lamus. Tak, a to nawet nie wiem. Ale siedziałem z synem właścicielki tej kawiarni. On też siedział razem ze mną na Montelupi. Za chwilę. Ale dobrze, w każdym bądź razie schodziliśmy na dół i na... Koło tej kawiarenki spotkaliśmy pana Waksmunckiego. Kukułka to była. Może. Kawiarnia się nazywała Kukułka na Podzamczu. Może. Taka malutka ze schodkami w dół. Tak, Kukułka. No. I spotkaliśmy pana Waksmunckiego. Znaliście Waksmunckiego wcześniej? Znaliśmy wcześniej, dlatego że on w latach 70. działał w Lidze Ochrony Przyrody. A oprócz tego jako pierwszy zajął się pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Tak, tak, ale już wtedy to była dosyć kontrowersyjna postać. No ale to potem a jeszcze... A na czym ta kontrowersja polega? Bo mnie to zawsze zastanawia. Ponieważ ja pamiętam, jak mój ojciec jeszcze chodził na wezwania Waksmunckiego porządkować tereny na Sowińcu, czyli ja też tam zresztą chodziłem. I ludzie to robili z odruchu serca. Tak, oczywiście. Z potrzeby. Znaczy, więc... moje pojęcie, czy też wspomnienie kontrowersyjności było nie od strony działalności niepodległościowej, tylko od strony działalności w Lidze Ochrony Przyrody. Aha. Jakieś tam nieporozumienia, niesnaski, jakieś tam... Finansowe? Nie mam pojęcia jakie. Być może nawet organizacyjne, czy też kompetencyjne, nie wiem. Może był zbyt silną osobowością i zderzał się z inną silną osobowością. Nie potrafię powiedzieć, bo to nie był konflikt mojej mamy. Mama moja nie była z nim w konflikcie, tylko po prostu w tym środowisku Ligi Ochrony Przyrody miał opinię osoby kontrowersyjnej. Wie pan, na przykład twórca czegoś wielkiego, jak Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, niejaki Klimczak, i twórca unikatowej kolekcji starych aparatów i fotografii, został odsądzony od czci i wiary przez urzędników miejskich. Więc, ale gdyby nie ta wybitna indywidualność... To by nie było Muzeum Fotografii. Fotografii. No. Wiem. Ja panu powiem tak, ja nie oceniam. Bo okay. Ja też staram się Waksmunckiego nie oceniać. Wiem, że go nie lubi niejaki pan Bukowski. No, ale tak, to, tak. A dla mnie Bukowski też jest postacią kontrowersyjną. Powiem panu tak, mam tam szereg znajomych, ale nie na tyle, żebym... miał wyrobione zdanie na temat, jednoznaczne zdanie na temat tych wszystkich różnych jakichś tam snasek czy niesnasek. No tam są ciągłe niesnaski. Bo po prostu nie jestem uczestnikiem bezpośrednim tego, więc nie mam żadnej podstawy do wyrobienia sobie zdania. Jeżeli tak już to akurat się nagrywa, więc nagrywa, może to tak nie... Ale to jest bardzo ciekawe. Eleganckie, ale najbardziej mnie przekonuje, trafia taki argument z tym Muzeum Piłsudskiego, prawda, czy też Piłsudczyków, organizacji tam na Oleandrach, że to tak. Jest nie tak, jak powinno być. Natomiast, tak jak mówię, nie uczestniczę w tych różnych jakichś relacjach, w związku z czym jestem tutaj osobą jak gdyby niezaangażowaną i nie potrafię sobie wyrobić zdania na ten temat. Ten konflikt rozgorzał bardzo mocno w latach 80., kiedy dwie strony wzajemnie wyrywały sobie kilku żyjących legionistów. Tak, i tam wiem, że jakieś zasoby muzealne, że on jakiś wziął, potem nie oddał, nie wiem, czy miał prawo oddać, czy nie miał prawa oddać. Nie, no on to zarchiwizował. No. Nie, ale mówię o jakichś takich, nie wiem, jakiś miecz, nie miecz, jakiś tam... Szable, o właśnie, jakąś szablę. Nie wiem, wiem, że tam są jakieś nieporozumienia, ale tak jak mówię, nie uczestniczę w tym. Rozumiem, więc nie oceniajmy. No i spotkaliście pana Waksmunckiego. Tak, który nam przekazał w skrytości ducha i serca i w ogóle po cichu, że jego chcieli aresztować i że on się ukrywa i że w ogóle jest bardzo wielkim... Ja sobie to tak przypominam, mogę to już mieć
że tak powiem, troszeczkę nie do końca pamiętać w dobrych proporcjach, ale w każdym razie, że jest ukrywającym się bardzo głęboko działaczem Solidarności, że już tutaj szukają go i ścigają i w ogóle i tak dalej. Psy poszły jednym słowem. Tak. No i na tym żeśmy się rozstali. I poszliście dalej w kierunku Alei Krasińskiej. Tak, 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 tak. No tam z tego co pamiętam przy zarządzie regionu od tyłu stały jakieś milicyjne wozy. Zarząd był, że tak powiem, zajęty przez ZOMO. Za blisko woleliśmy nie podchodzić z przyczyn oczywistych. Bo jeszcze przecież w tym momencie to nawet nie wiadomo było, czy nie będą strzelać do ludzi, czy coś. Przecież to pierwsze godziny stanu wojennego, czy też pierwszy dzień. Kompletnie nic nie wiadomo. A ludzie z kałachami, no. Tak, no, dokładnie. Więc najbardziej to wspominam tą drogę przez te zaspy do miasta i z powrotem, bo komunikacji nie było. Żadne drogi nie były odśnieżone. Śniegu było z pół metra przynajmniej. No to taka droga na piechotę z Nowego Prokocimia do centrum Krakowa. To za 45 minut. O, więcej. Więcej. Ja nie wiem, czy to półtorej godziny żeśmy nie szli, bo to przecież w kopnym śniegu się szło. No tak, 10 kilometrów. No, więc to sporo, duży wysiłek był, ale żeśmy doszli tam i z powrotem wieczorem. Pamiętam, że już był po zmroku, jak żeśmy wracali, znaczy jeszcze nie było godziny milicyjnej, ale już ciemno było, no bo to zima. Wracaliśmy. No i tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień. Czy zawiązujecie w najbliższych dniach z kimś kontakt? Szczerze mówiąc, tak szczegółowo to nie pamiętam, no na pewno. Na logikę na pewno, ale to były takie kontakty bardzo lokalne, czyli ze znajomymi tam na Prokocimiu czy gdzieś, żeby w ogóle się cokolwiek dowiedzieć, kto jest, kogo nie ma. Czyli forma spotkania u cioci na imieninach, tak? No może nie aż tak, bo nie było tak radośnie. Ja wiem, ale nie było też konspiracyjnie, tak? Nie. Nie, to nie miało nic wspólnego z konspiracją. Nie, no to było, że tak powiem, rozpoznanie sytuacji. Tak. Nie, to konspiracji nie było. Potem... I to tak coraz bardziej, znaczy bardziej nie bardziej, coraz szerzej tak staraliśmy się tam coś wybadać poprzez różne jakieś kontakty, wieści, które dochodziły tam z jednej czy z drugiej strony. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam dobrze tego okresu. Aha, ja wtedy byłem chory w ogóle. Ja wiem, a w jaki sposób się pan znalazł 14 grudnia, czyli w poniedziałek w Telpocie? A przepraszam, chory byłem potem. Poszedłem do Telpodu. Pan nie był pracownikiem Telpodu? Nie. Z Telpodem miałem tylko tyle wspólnego, że... A osoba, o której mówiliśmy, miała na nazwisko Zieliński. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. A widzi pan oświet. I Jacek? Nie. Nie, na pewno nie Jacek. A to przecież... Ale Zieliński. Tak. Więc teraz skoncentrujmy się na tym Telpodzie 14 grudnia. Poszedł pan tam dlaczego? Dlaczego do Telpoda? Dlaczego na przykład nie do Huty Lenina? Do Huty Lenina ciężko mi się było dostać. Komunikacja nie jeździła, Telpod był bliżej. Dodatkowo, Telpod znałem, bo tam byłem na tej praktyce rok wcześniej. Znałem tam właśnie pana Zielińskiego jako szefa Komisji Zakładowej Solidarności. Tak. Wiedziałem, jak ten zakład wygląda. Wiedziałem, gdzie się wchodzi, wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu do niego, bo tam on mnie znał, bo w tym momencie też trzeba brać pod uwagę kwestię ewentualnej prowokacji, prawda? No tak. Co, pójdę do Huty i co? Tam mnie nikt nie zna. I potraktuję jako prowokatora. Na przykład. Więc Telpod był jedynym miejscem, gdzie znał mnie ktoś, powiedzmy, z niższych struktur niż zarząd regionu. I jak został pan przyjęty? Zdumiewająco. W sposób dla mnie zupełnie niespodziewany. Bo ja po prostu przyszedłem. Był pan tam przed południem czy po południu? Bo może już byli zmęczeni, czekali na posiłki. Wydaje mi się, że wczesnym popołudniem. Wczesnym popołudniem. Ale głowy nie dam. Dobrze, to wróćmy do tego przyjęcia. Po prostu... Była hala, na której byli zgromadzeni akurat wtedy, nie wiem czy wszyscy, ale w każdym razie bardzo dużo osób, parę set, może nawet więcej.
Był pan Zieliński? Przemawiał? Nie wiem. Znaczy na pewno nie przemawiał wtedy, kiedy mnie wprowadzono. No ja powiedziałem, że jestem współpracownikiem Zarządu Regionu Solidarności, no to od razu mnie wciągnięto do środka. No to nobilitacja. Dla tych ludzi był pan kimś. No, dla mnie, dla mnie w sposób zaskakujący, bo nie spodziewałem się tego, ani się tak nie czułem. I po prostu wypchnięto mnie na jakiś podest, czy biurko, czy coś tam no to... takiego. I nagle ja stoję na biurku, czy tam na czymś, co jest ponad, tak. Grunt. I widzę wokół siebie morze ludzi. I wszyscy na mnie patrzą i czekają, co ja powiem. A ja nie mam nic do powiedzenia. Bo ja tyle wiem, co oni, albo nawet mniej. I co się dzieje w takim razie? Mówi pan w końcu, czy nie mówi? No mówię. Wszystkimi językami, tak? Olśnienie wpadło może na pana. Własnym pojedynczym językiem. Ale no i jeszcze ta odpowiedzialność, że oni mnie słuchają. I ja mam świadomość, że jeżeli ja bym im coś, nie wiem, kazał, to za dużo powiedziane, ale jakbym im powiedział, że coś mają robić, to oni byli w takim emocjonalnym stanie, żeby to zrobili. Taka, w cudzysłowie, ja strasznie tego nie lubię, ale taka władza nad tłumem. I ta niesamowita odpowiedzialność, że od tego, co ja powiem, to może życie, zdrowie tych ludzi zależeć. No i no, tam parę minut im mówiłem, ale mówiłem im o tym właśnie, o zarządzie regionu, że jest zajęty przez ZOMO, o tym, że no w zasadzie o tym, co wiedzą, prawda? Że komunikacja nie działa, że huta strajkuje. No, wszystkie te informacje, które miałem, to im jak gdyby przekazywałem bez względu już na to, czy oni o tym wiedzą, czy nie wiedzą, żeby cokolwiek powiedzieć sensownego. No i z tego, co pamiętam, bo nie pamiętam oczywiście słów, jakie używałem, bo to wszystko spontanicznie było, no i powiedziałem im, że będziemy się starali nawiązać kontakt ze wszystkimi pozostałymi strajkującymi zakładami, żeby stworzyć wspólną sieć zarówno informacji, jak i współdziałania, no i żeby po prostu strajkowali, że po prostu w tym momencie nie ma nic innego, nic się innego nie da zrobić, tylko po prostu strajkować. I nie pamiętam już, czy im powiedziałem, żeby absolutnie nie wychodzili na zewnątrz, bo to wszyscy się bali prowokacji. Czy im tego nie mówiłem. Na pewno miałem takie przekonanie, żeby nie demonstrować. Zresztą przy minus 20 stopniach w kopnym śniegu to co się da zrobić? To tylko się wygłupić można, albo krzywdę sobie, albo komuś zrobić. Więc już nauczony jak gdyby doświadczeniem nie własnym, tylko, że tak powiem, środowiskowym, no uważałem, że najlepiej jest po prostu siedzieć w zakładzie pracy i tyle. Czy pracownicy przyjęli to? Tak. Rozpoczął się strajk, tak? Znaczy ten strajk już trwał. Trwał. Kto był szefem tego strajku? Zieliński? Wiem, że on tam był ważną osobą. Ja nie potrafię powiedzieć, jak to organizacyjnie było, natomiast on jako przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności na pewno był osobą ważną i kierowniczą ze względu na to, że na przykład mnie zweryfikowano przez niego. A proszę mi powiedzieć. Na zasadzie, że pierwsze... Wszystkich przewodniczących Komisji Zakładowych Solidarności internowano. Dlaczego nie internowano Zielińskiego? Nie mam pojęcia. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. A ja bym się nad tym zastanawiał. Wiem. Znaczy teraz wiem i rozumiem, ale znaczy, było tyle przypadków, że po prostu kogoś nie aresztowano, bo był, nie wiem, przejeździe, albo no może, mieszkał może. Gdzie indziej, albo było nieaktualne. Pytam, nie, wie. Nie wiem. Po prostu był i tyle. Jak długo trwa ten strajk? Nie wiem. Jeszcze myślę, że za 2 dni. A pan odszedł tam? Tak. Ja po tym moim wystąpieniu, po porozmawianiu z tymi ludźmi i z Zielińskim i tak dalej, no po prostu poszedłem dalej. Ale to dalej było w zasadzie, już była taka pora i zimno i pusto. To było dom.
Dokładnie. Czyli godzina milicyjna. Wrócił pan do domu. Do domu. Tak. Wieczorem 14. Tak, tak. A potem już się dowiedziałem, że po prostu ten strajk się zakończył, no więc już nie było co tam wracać do... 15, tak? Najprawdopodobniej. To już trzeba do źródeł innych wracać, bo to... Pan nie zna szczegółów. Nie znam szczegółów. A pan co porabia w takim razie? Skoro już nie może pan inicjować strajków. Znaczy... Strajku nie inicjowałem, to tak nawiasem. No dobrze, podsycać, no podsycać, bo pan wie. Raczej uspokajać i przemawiać do rozsądku. Z punktu widzenia Wojciecha to był pan inspiratorem i wichrzycielem. No. A to na pewno. No, to bez dyskusji. I tego się trzymajmy. Okay. Natomiast coś wydarzyło się 15 grudnia? Nie pamiętam. Następne dni mi się zlały w jeden ciąg. Wydarzeń. Tak? Jakie to były? W zasadzie trudno powiedzieć wydarzeń. Raczej prób nawiązania kontaktu z różnymi ludźmi. Z kim pan próbował, a z kim pan nawiązał? Też nie potrafię tego powiedzieć. Nie pamiętam po prostu. Nie pamiętam. Wiem, że udało mi się nawiązać kontakt, ale to wydaje mi się, że to było że takim miejscem kontaktowym dla nas to były msze święte. To znaczy takim spontanicznym, żeby się w ogóle spotkać. Poranne msze. Wydaje mi się, ale to na przykład Maciek Kuś musiałby powiedzieć, jeżeli on pamięta, bo ja nie pamiętam, jak myśmy się spotkali. Wydaje mi się, że po prostu właśnie przed jakimś kościołem w związku z mszą świętą. Nie wiem, czy nie chodziło tu o kościół mariacki na rynku. Spotykacie się z Maciejem Kusiem, to jest jeszcze grudzień, tak? Przed świętami czy po świętach? Nie potrafię panu powiedzieć. Nie pamiętam. No a co z tego spotkania z Maciejem Kusiem wynika? Jak najbardziej chęć wspólnego działania. Co wymyśliliście? No ponieważ ja byłem w sekcji informacji. Maciej Kuś pomagał w tej sekcji informacji. Dokładnie, też. Dokładnie. Ile lat jest młodszy od pana Maciej Kuś? Myślę, że około 3 lat. Czyli on miał w tym czasie 15 lat, tak? Mhm. Gdzieś tak, coś koło tego. Doszliśmy do wniosku, że w obecnej sytuacji to najmądrzejszym rozwiązaniem to będzie przekazywanie ludziom informacji. W jakiej formie? W formie pisemnej. Czyli? Czyli, że musimy zacząć wydawać jakieś pismo, najpierw może ulotki w ogóle, potem pismo w sposób jakiś bardziej zorganizowany i rutynowy, żeby przekazywać ludziom informacje w sytuacji tak totalnej blokady w zasadzie wszystkiego. No i w tym kierunku żeśmy zaczęli działać. Maciek znał Witka Tukało i znał też rodzinę Poniedziałków. Kim był Witek Tukało? Człowiekiem. Człowiekiem, okej. Okay. Dla mnie był obcym człowiekiem, ale zaufanym. Kusia. Poprzez to, jakim że gwarantował... Tukało? No, on był od nas dużo starszy. Wtedy, kiedy ja go poznałem, to myślę, że gdzieś pod 30 parę, pod 40 miał. Okej. Okay. Czyli w końcu pojawił się dorosły, tak? Tak, ale oprócz mnie, z moich jak gdyby zupełnie potencjalnych doświadczeń z drukiem, no bo tam się troszkę pomagałem przy druku offsetowym w sekcji informacji też. Tak. Jak się nazywał ten kolega, który tam się głównie tym zajmował? Może to nazwisko mi wyskoczy. Potem go gdzieś jeszcze spotkałem nawet. Tak powiem, był maszynistą offsetowym i po prostu wszystko to tam na miejscu drukował na offsecie na Krasińskiego. Chodzi mi po głowie to nazwisko, tylko zaraz. Może mi wyskoczy. Drugim człowiekiem był Piotr Poniedziałek. Tak. A Poniedziałek. Nie tylko, w ogóle rodzina Poniedziałków. Rodzina Poniedziałków. Znał ich pan wcześniej? Nie.
Czyli wtedy pan poznał poniedziałek, tak? Tak. Tak. Z tym, że oni nie byli od samego początku. Pierwsza ekipa to była nasza trójka. Tukało, Kuś i pan. Tak. I co ta trójka zdziałała? Kiedy? W ogóle. O ile dobrze pamiętam, chyba w styczniu ja chorowałem przez 2 tygodnie, jakąś grypę miałem czy coś takiego. Więc to też mnie troszeczkę zablokowało w różnych aktywnościach, bo mnie to dosyć mocno złapało i musiałem po prostu leżeć. I pamiętam, że wtedy, kiedy leżałem w łóżku, czy też tam chwilowo wstawałem, ale w każdym razie nie wychodziłem z domu, wymyśliłem tą nazwę zomorządność, ale ta zomorządność rysować. Zaczęły do nas już, tylko nie pamiętam od kogo, dopływać różne materiały podziemne z Warszawy. I na pewno czasopismo KOS do nas dotarło, bo ta nazwa mi zasugerowała naszą nazwę, tam KOS 241. Pan wymyślił KOS 241? Tak. Dlaczego 241? Żeby oddziaływać propagandowo. No tak. Że jest nas dużo. Reklama przede wszystkim, tak? Marketing dźwignią handlu. Więc było już 241 kosów co najmniej. Co najmniej. Tak. A zomorządność w ogóle została przeze mnie wymyślona jako czasopismo satyryczne. Żeby wyśmiać komunę. Tak, bo niczego się tak dyktatorzy nie boją jak śmieszność. Tak, dokładnie. Tyle, że zacząłem rysować tam różne dowcipy, część przerysowana z jakichś tam czasopism, które już zaczęły do nas docierać. Nie pamiętam jaką drogą, od kogo konkretnie, ale na pewno były. Część jak gdyby z własnego pomysłu. Tylko problem polegał na tym, że mi się koncept bardzo szybko skończył. Jak zapełnić chociażby 4 strony dowcipami satyrycznymi? No więc nazwa... Trzeba całego sztabu redakcji kilkunastoosobowej. Co tak, na... trzeba by jakiejś karuzeli, szpilek albo tak. Coś takiego. Ówczesnych oficjalnych pism satyrycznych. Tak. No więc doszedłem do wniosku, że to jednak powiedzmy, nawet gdyby się ten jeden numer ukazał, prawda, takiej zomorzonności jako satyrycznego czasopisma, to co dalej? No przecież ile tych dowcipów można wymyśleć. Więc ja doszedłem do wniosku takiego i skonsultowałem, czy też przedyskutowałem to z Maćkiem Kusiem, że jednak najistotniejszym w tym momencie to jest informacja. Towarem jest informacja, tak. Odkłamana, możliwie obiektywna informacja. I dodatkowo to dawało też materiał, no bo te informacje cały czas spływały, prawda? W związku z tym cały czas się gdzieś coś działo. W związku z czym to nie było tak, że zawsze było czym ten numer nowy zapełnić. Jak było więcej informacji, to się zrobiło więcej stron, jak było mniej informacji, to się robiło mniej stron, ale zawsze ten numer mógł być. W ogóle planowaliśmy na początku, że to w ogóle będzie tygodnik. Ambitne. Ale no po prostu... Ponad siły. Ponad siły. W trójkę robić tygodnik, drukować, kolportować, no to po prostu się nie da. Ja do szkoły przychodziłem, do technikum, przez cały czas chodziłem do szkoły przecież. A wtedy jeszcze 4 klasy. Wtedy jeszcze chyba 3. Nieistotne. 81 rok? Trzeciej, ma pan rację. Moment. Bo... Czwartej. Czwartej. No. Czwartej, ma pan rację, czwartej. Trzeba się było nie bronić przed prawdą oczywistą. No. Zdecydowanie czwartej. Przychodziłem do szkoły, do technikum, niewyspany, zmęczony, z czarnymi paznokciami od farby. No to niebezpiecznie było. Tym bardziej, że moja wychowawczyni w szkole średniej nie była mi osobą sprzyjającą, a dodatkowo nigdy tego nie zweryfikowałem, ale przynajmniej taka informacja do mnie dotarła,
że jej mąż jest kadrowcem Komendy Wojewódzkiej Milicji na Mogilskiej. A jak się pana nauczycielka nazywa? Stanowska. A imię? Halina. Halina Stanowska, no to już wiemy dużo. I teraz, proszę pana... Nigdy jej o to nie zapytałem. No, widziałem się z nią parę razy potem, na różnych zjazdach rocznic naturalnych. Kiedy wydaliście ten pierwszy numer? Czy wydawaliście przed Zamożonnością coś więcej? Coś wcześniej? Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że wydaliśmy parę ulotek, czy jakichś druków ulotnych. To były różnego rodzaju odezwy, hasła. Tak, jakieś tego typu rzeczy. Jaką techniką to drukowaliście? To znaczy, na samym początku to było po prostu matryce białkowe. Czyli na ramce? No, to zależy, bo na ramce można też sitodruk robić. No tak. Ale na to była naciągnięta matryca białkowa na ramkę. Tak. Dokładnie. To popularnie w podziemiu nazywano ramką. Tak. Było sito. No. Mhm. Mimo, że też na ramce było sito. Tak. No więc w ten sposób pamiętam, że nawet nie jestem pewien, czy pierwszy numer Zamożonności nosił nazwę w ogóle Zamożonność. Wydaje mi się, że to od drugiego numeru była Zamożonność. To podpowiem panu, że nie nosił. Natomiast zapytam, gdzie te ulotki kolportowaliście? No wśród wszystkich znajomych, jak się tylko dało. Wasza trójka, tak? Tak. Każdy miał jakiś swoich znajomych. I to był jeszcze grudzień, czy już styczeń? A nie, to nie był grudzień na pewno. Wydaje mi się, że to był przełom stycznia i lutego. Czyli po pana chorobie już. Tak, zdecydowanie. Czyli pierwsza Zamożonność na przełomie stycznia i lutego powstała. Tak. Ta jeszcze nie nazywająca się Zamożonnością. Tak, i od drugiego numeru chyba była Zamożonność, się pojawiała od razu z numerem 2. Tak mi się wydaje. Czyli zaliczyliście pierwsze pismo do serii. Proszę? Czyli pierwsze pismo bez nazwy zaliczyliście do serii. Tak. Świetnie. Tak. I w jakim... kto redaguje Zamożonność? Redakcja zbiorowa. Co komu przyjdzie do głowy, kto jaką ma informację, to daje. Wasza trójka. Czy pana mama bierze w tym udział? Tak, jak najbardziej. W całej rozciągłości. Teraz tak. Od Waldka Czyża dostaliśmy maszynę do pisania. A skąd, jak pan poznał Waldka Czyża? W Zarządzie Regionu Solidarności. Znał go pan wcześniej? Tak. A kiedy nawiązał pan z nim kontakt po 13 grudnia? Zaraz po 13 grudnia, bo on mieszkał na tym samym osiedlu w bloku niedaleko ode mnie. On wiedział, co pan robi? Tak, jak najbardziej. Ale nie włączył się do trójki waszej? Nie. Znaczy nie, przepraszam. Nie. On wiedział, że ja działam. Ale nie wiedział, co pan robi. Absolutnie. I nie wiedział z kim, tak? Absolutnie. Kiedy panu dał tę maszynę do pisania? Dał czy pożyczył? To było takie pożyczenie na wieczne dania, tak. Miał Olivetti drobno-czcionkową. No to jeżeli chodzi o białko, to marzenie, bo pan dokładnie. Treści panu mógł dokładnie. Tam zmieścić. Dokładnie. I na tej maszynie myśmy matryce przygotowywali, białkowe. Kto je przygotowywał fizycznie? Na pewno częściowo ja, bo to pamiętam, że robiłem. Myślę, że w tym pierwszym okresie głównie ja, ewentualnie mama mi pomagała, dlatego że ta maszyna była u nas w domu. W związku z czym no, ciężko było, żeby ktoś przychodził tylko po to, żeby tu coś wystokął, skoro ja to mogę zrobić. Więc ona była u nas i myślę, że do mojej wpadki. Czyli pan pisał jednym palcem, czy już kilkoma? Nie, dwoma rękami, ale po pojedynczym palcem. Po pojedynczym palcem, no to i tak bardzo dobrze. No w Zarządzie Regionu sekretarka sekcji informacji, ona potrafiła pisać bezwzrokowo i wszystkimi 10 palcami. Była zawodowa maszynistka. Niesamowita. Jak się nazywała? Nie pamiętam. Ale to jest wszystko do odtworzenia. No to ja wiem, ktoś sobie to odtworzy. Ja się dowiaduję, co pan pamięta i tyle. Staram się nic nie wymyślać, tylko po prostu jak dobrze, nie wiem, dobrze. To mówię, że nie wiem. To pan nie wie. I teraz tak, kiedy czyż panu dał tę maszynę do pisania? Musiał nam dać stosunkowo wcześnie,
skoro pierwsze numery już były na niej... Co pierwsze znaczy? Drugi, trzeci czy trzeci? Gdzieś tak. Znaczy do mojej wpadki. Ja nie pamiętam tej numeracji, który numer kiedy był wydany. Czyli na początku lutego dostaliście maszynę? Myślę, że gdzieś tak. Dostaliśmy maszynę i zaczęliśmy z niej korzystać. I drukujecie jakie nakłady zamożności? O, ja pamiętam, że pierwszy numer zamożności to w ogóle był nie u mnie w domu wydrukowany, z tego co pamiętam. Chyba ten, który nie miał nazwy jeszcze. Marzy. Tylko u Witka Tukało u niego w domu. I to chyba w ogóle była jakaś symboliczna ilość, bo mieliśmy tylko chyba jedną przygotowaną matrycę, bo nie mieliśmy więcej. I nam się ta matryca po prostu porwała. Tam nie wiem, było 80 sztuk, 100 sztuk. Używaliście wałka czy rakli? Pytam, no to technika druga. Wiem, ale nie pamiętam. Okay. Coś bardzo marnego, bo prawdę mówiąc w tej technice nikt z nas nie miał doświadczenia. No myśmy tak, dopiero się musiały rwać. Myśmy dopiero zaczynali, w zasadzie z tej trójki naszej, to ja byłem najbardziej doświadczony, mimo tego, że nie miałem żadnego doświadczenia. No tak, ale pan coś słyszał, więc w związku nie z no, tym... widziałem ten offset, słyszałem, czytałem coś ale tam. Ale offset na rękę to nie no, no oczywiście, ale mówię, jakikolwiek kontakt technika pieczątkowa, technika przesionkowa. No. Tak, tak. Bo przed techniką przesionkową jest ramka, tak samo jak się... Pamiętam, że jeszcze kupowałem w antykwariatach książki na temat druku. Tam była jakaś taka książka, mój mały offset, nigdy się nie udało, bo nigdy żeśmy offsetu nie zdobyli. Ale też jeszcze jakieś tam inne. A! Już. Materiały na temat druku i tych technik ramkowych to w 80 roku przywiózł nam właśnie z Gdańska Stanisław Michel. I pan to miał? Miałem. I dzięki temu... Nie używałem, bo nie było potrzeby, I dzięki... ale miałem. I tam była informacja o alkoholu poliwinylowym, tak. jak się tam przygotowuje na siatkę te ramki. Te ramki też chyba jakoś dostaliśmy, bo to mieliśmy, tylko ja nie pamiętam skąd. Nie pamiętam. W każdym razie miał pan już półprodukty. Tak. Miałem alkohol poliwinylowy, miałem coś tam, zaraz, bo tam się jeszcze robiło tą substancję światłoczułą. To już pan mówi o sicie. Tak. No nie, bo alkohol poliwinylowy to już do sita. Tak. Wypełnienie było na bazie alkoholu poliwinylowego. A uczulał pan czym? Uczulanie jakimś związkiem chemicznym, już nie pamiętam czym. Coś na bazie chromu z tego co chwili. Dwuchromian amonu lub dwuchromian potasu. Chyba dwuchromian potasu. Potasu był bardziej miękki, bo natomiast bardziej kontrastowy. I pamiętam, ja się fotografią wcześniej zajmowałem, bo robiłem sobie nawet w domu, jeszcze w latach 70. te zdjęcia z wizyty papieża. Czyli musiał pan coś słyszeć o gumie arabskiej. Tak, tak. Czyli tak. Tam jest ten dwuchromian. Tak. O przetłoku bromoolejowym, który jest w istocie tylko i wyłącznie tym samym, co sito. Aha, znaczy techniki, może nie pod tą nazwą. Techniki XIX-wieczne. Tak. I artystyczne. Artystyczne. Ja sobie nawet w domu zrobiłem laboratorium. Miałem powiększalnik Krokusa z kolorowym... Obiektywem Jan Polkolor, bardzo dobrze skorygowany. Tak. I robiłem on dawał sobie... świetne rezultaty przy fotografii czarno-białej. Tak, ale robiłem odbitki w ogóle kolorowe w domu. No wiem, ja też. No, więc... ale to już był wyższy poziom zaawansowania. Bo czarno-białe to tak bez problemu. Natomiast... Musiał pan mieć filtr BC01, ciemno-oliwkowy, albo całkowitą ciemność. No. Tak, zgadza się i... Miał pan, robił pan to w kuwetach jednak... czy w tankach? Nie, w kuwetach. A ja miałem tanki. W tankach to ja negatywy wywoływałem. No można też. Natomiast w kuwetach... Wielkoformatowe, tak? Znaczy nie, przepraszam, w koreksie. A, to w koreksie, coś. Przepraszam. Ale Rosjanie nazywają to tankami, więc był pan blisko. miałem koreksy i w koreksie tam było one 6x6 czy małoobrazkową wywoływałem i potem pamiętam, że to makabrycznie trwało, bo na tym polskim
papierze kolorowym to jedna odbitka kolorowa to gdzieś koło 45-50 minut trwało zrobienie tych wszystkich kolejnych procesu. Czynności. Wywołanie, przerywanie, drugie wywołanie. Naświetlanie, tak, odbijanie, tak, odbielanie. Tak, tak, no, tak, tak, dokładnie. Płukanie, garbowanie. Mm-hmm. No, czyli jesteśmy w domu. Tak. O, i tiosiarczan sodu jako na koniec. Utrwalacz. Tak. Jako utrwalacz. Tak, 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 dokładnie. A kwas octowy jako przerywacz. A to nie, ja kupowałem na małym rynku w sklepie fotograficznym przerywacz, że tak powiem, firmowy. No. Nie wiem, nie pamiętam. Można było wykorzystać zwykły ocet. No to czegoś się mimo upływu lat uczę. Proszę pana, i to było to, czyli pan zaczął eksperymentować z sitem, ale generalnie nie drukowaliście zamożności na sicie, tylko na ramce. To co, z tego sita nic nie wyszło? No nie, potem żeśmy drukowali na sicie. Ale od kiedy? O, to dużo potem. No więc właśnie. Długo, długo. Robiliśmy jeszcze eksperymenty właśnie na tym powiększalniku i z tym obiektywem, żeby naświetlać w ogóle sito. Ale to nierealne. Ale to ładnie wychodziło na środku, natomiast po bokach było rozmyte. No bo niestety. To jest kwestia braku światła, braku kontrastu. Tak, znaczy... Więc bez błony graficznej się tego nie zrobi. Skąd pan pozyskiwał błony graficzne? Były mi dostarczane nie wiem skąd. Przez Maćka, ewentualnie przez czyli ktoś kogoś organizował zaopatrzenie, tak. I pan nie wie. Ja głównie, jeżeli chodzi o organizację, to głównie organizowałem papier. Różnymi źródłami do nas dosyć duże, jak na nasze możliwości, papier, ilości rys papieru najprzeróżniejszego dociera. Tukało mieszkał przy ulicy Zakątek. Tak. Zakątek 4 dokładnie. Tak. I tam był drukowany pierwszy numer, czy były drukowane też następne numery? Wydaje mi się, że tylko pierwszy. Wydaje mi się, że od drugiego numeru to było drukowane u mnie, ale... Przy ulicy Teligi, tak? Tak, przy ulicy Teligi 15, ale głowy też za to nie dam. Tu się mogę o jeden numer na przykład mylić. Okej, okay, okej. Okay. I teraz kto uczestniczył w tym druku? Cała nasza trójka. Cała trójka. No i moja mama, jeżeli to było u nas. No i sam, jaką rolę pełniła pana mama? No pomocniczą, na zasadzie trzymała, pomagała. Czyli nie tylko parzenie herbaty, ale... Nie. No, że tak powiem, pełne zaangażowanie w ramach potrzeby. Powiem panu, że imponuje mi pana mama. No, w każdym razie... Koło Oporu Społecznego Obszar Południa. Ależ pan wymyślił. Dobrze, to trzeba mieć ułańską fantazję. Obszar Południe to, już panu powiem skąd się wzięło. To się wzięło z KPN-u, bo oni też mieli w swojej nomenklaturze obszary. No tak, bo Moczulski stary Kucpiasz, no. No, więc jakoś tak mi się, że tak powiem... Oni mają obszary, to co, my gorsi? No to dokładnie, no to też może mieć obszary. Pana, że wasza trzyosobowa kanapa wcale nie była dużo mniejsza od kanapy Moczulskiego. Z Moczulskim to się nawet, powiem panu, spotkałem kiedyś. Dotknął pan wodza. Znaczy tam... Mnie tam dotykanie wodzów za bardzo nie fascynuje. Mnie też nie, ale to tak tylko podam. Ale było kiedyś spotkanie u Andrzeja Fischera w domu. Kim był Andrzej Fischer? Moim kolegą z więzienia. O Boże, znowu pan w przód uciekł. Nie. Ja tak, tego się nie będziemy... Nie, to po kolei. Bo nie to... będziemy harcować w ten sposób. Dobra. Kiedy pana w końcu do tego więzienia wkładają? Znaczy, to w ogóle była strasznie śmieszna sytuacja, bo... Najpierw kiedy, pytam. 13 kwietnia, kwiecień, maj, 82. Sierpień, tak, 82. Dobrze, to teraz 13 możemy, kwiecień 82. To teraz dopiero możemy mówić o tej śmiesznej historii. A, no właśnie. Śmieszna, no. Okej, okay, niech będzie śmieszna. No pan tak. Tak. Jak już żeśmy się zaczęli rozkręcać w różnych naszych pracach, drukowaliśmy też ulotki do żołnierzy Wojska Polskiego, które okazało się potem trafiały najprawdopodobniej przez Witka Tukało, znaczy prawie że na pewno przez Witka Tukało, do wojska, czy też do struktur KPN-owskich. Tukało był członkiem KPN-u. Tak. Czego wtedy nie wiedziałem.
Ale to było na tej zasadzie, że co ktoś z nas przyniósł, że trzeba zrobić dla kogoś, to po prostu się brało i robiło. Czyli te ulotki były sygnowane przez KPN? Nie jestem pewien, czy były w ogóle sygnowane, ale na pewno były dla KPN. Tak patrząc już... Robiliście to na potrzeby KPN. Oprócz tego, czy robiliście jeszcze jakieś inne druki? Tak, oczywiście. Jakieś tam były różne wiadomości drukowane, jakieś informacje, jakieś inne czasopisma. Dla kogo? Bardzo różne. A jakie to były czasopisma? Poda pan jakiś tytuł? Czy coś dla zarządu regionu? Nie. Nie mieliście żadnych kontaktów? Miałem. Z kim? Z panią Suchorowską, Danuta Suchorowska. A kiedy pan tą znajomość w stanie wojennym odnowił? Wydaje mi się, że to był być może wcześniej, ale tego nie pamiętam. Na pewno pani Suchorowska była na moim procesie sądowym. Czyli już w drugiej, w połowie roku 82. To był sierpień 82, czyli druga połowa 82. Dobrze, to... Wcześniej nie potrafię powiedzieć, jesteśmy, nie pamiętam. My na razie jesteśmy do kwietnia, luty, marzec, kwiecień. Kwiecie. I wtedy jeszcze pani Suchorowskiej w pana życiu nie było. Nie, nie było. No więc natomiast nie mówmy o nim, była moja była nauczycielka wtedy, pani Konopka, która mieszkała na ulicy Krasickiego przy Matecznym. I też udało mi się nawiązać kontakt z moim kolegą jeszcze z podstawówki, Stasiem Furmanem, z tej wcześniejszej, z trzynastki. I zorganizowaliśmy drugie miejsce drukowania zamożności. Gdzie ono było? W klasztorze Ojców Kapucynów. O, i to było wszystko na początku 82 tak, roku. Tak, tak, tak. I tam była druga ekipa i w ogóle żeśmy ze względów bezpieczeństwa zrobili w ten sposób, że jedna ekipa, oprócz tego, że istnieje druga ekipa, w ogóle były rozłączne. I tak dalej. Oni w ogóle... A kto był w drugiej ekipie? W drugiej ekipie właśnie był Stasiu Furman, był Maciek Kowalski i byli jeszcze dwaj bracia Zielińscy. Nie mylić z Zielińskim z Stelpodu. Nie, 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 zupełnie, kompletnie. A kim był Kowalski i kim byli Zielińscy? To byli wszyscy moi koledzy z podstawówki z trzynastki. A dlaczego akurat po nich pan sięgnął? Bo z nimi udało mi się jakoś kontakt nawiązać. Nawiasem mówiąc przypadkowo, bo wcześniej nie utrzymywaliśmy kontaktów. I byli zainteresowani, byli chętni. I zaufał im pan? Tak. No. I nie zawiedli zaufania? Nie, nie zawiedli. Czyli oni już... I dodatkowo oni jeszcze mieli też kontakt z księżmi i braćmi u kapucynów. A skoro oni byli zaufanymi na tyle, że księża im wierzyli, to, pan im to ja im też uwierzę. A jaką rolę teraz w instalacji tej drukarni spełnił pana zaprzyjaźniony ojciec Kapucyn? Znaczy, oni udostępniali miejsce i nas jak gdyby wspierali organizacyjnie, w sensie właśnie lokalizacji i duchowo. Kapucynie. Jakie to było miejsce? Czy ta drukarnia się dokładnie mieści? Na Loretańskiej. Ja wiem, ale w którym miejscu? Obok wejścia do kościoła jest brama wjazdowa na dziedziniec. Z tego dziedzińca jest wejście, taki długi korytarz już do tej części klasztornej. Tak nawiasem mówiąc, wtedy tam była salka katechetyczna, nawiasem mówiąc, do której ja chodziłem, jak do pierwszej komunii się przygotowywałem, jak tam jeszcze mieszkałem. I tam wtedy akurat jeszcze była część przez państwo, część klasztoru była przez państwo zajęte i tam jakieś urzędy były. Potem te urządy się stamtąd wyniosły i zostało to oddane kapucynom. I tam były cele po prostu dla księży i dla braci.
I tam był brat Jakub, który nam bardzo pomagał. Nawet jakby trzeba, to sam wydrukował, ile się dało. Czy gwardian klasztoru wiedział o tym? Nigdy z nim nie kontaktowaliśmy się. Wszystko było, że tak powiem, robione w taki... Znaczy, na tej zasadzie, że każdy wiedział tyle, ile musi. I nie dopytywał się o nic więcej. Rozumiem. I kto tam, już powiedział pan, kto tam drukował, a kiedy zaczęli tam drukować? Myślę, że to był jakiś marzec. Marzec, czyli na miesiąc przed pana zatrzymaniem. Tak. Ile numerów zostało wydrukowanych u kapucynów? Nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że w granicach 2-3. A ile w ogóle numerów do pana zatrzymania zostało wydrukowanych? Myśmy najpierw robili to, z tego co pamiętam, ale proszę to zweryfikować po numeracji. Ja nie będę nic weryfikował. Znaczy, ja chcę, żeby pan powiedział. Ja wiem, ale ja po prostu. Co pan pamięta? Ja nie pamiętam takich szczegółów, ile numerów. Nie pamiętam z jakimi datami. To się po prostu robiło, żeby robić automatycznie, a nie żeby sobie ewidencjonować. Dobrze, więc ile orientacji? Myślę, że 3-4 numery zostały wydane, ale to, plus to ja mówię myśl. 3-4 numery u kapucynów, czyli łącznie z 8, tak? Nie, dlatego że te same numery były drukowane w dwóch miejscach. Aha, czyli powstawał zwiększony nakład. Jaki tak. Nakład w takim razie tutaj zamożono? No, wydaje mi się, znaczy tak, jak pierwsze te numery były bardzo w symbolicznym nakładzie, także te następne, pamiętam, że dochodziły no, powyżej 2000, nawet chyba jakiś tam, tylko już nie pamiętam w tym momencie, który, ale chyba miał w granicach 4 czy może nawet 5 tysięcy. I gdzie to kolportowaliście? To było pismo bezpłatne. Tak. Gdzie kolportowaliście? No wtedy się już zaczęły wytwarzać różne kanały dystrybucyjne. Więc jak docieraliście do tych kanałów? Częściowo kanały docierały do nas. A kto te kanały reprezentował? Znaczy, zaufane osoby, których nazwisk nie potrafię panu podać, bo nie chciałem ich zapamiętać. Tam były różne pseudonimy, których też nie do końca pamiętam w tej chwili. Natomiast część z ludzi przyjeżdżała po prostu do nas na Prokocim, na te ligi. Tak. Ale to byli tacy kurierzy, co to nam przywozili i od nas odbierali. Co przywozili? No przywozili na przykład z Mazowsza literaturę i Tygodnik Mazowsze na przykład. Ale Tygodnik Mazowsze już wychodził wtedy? Ja mówię ogólnie, nie mówię o konkretnym czasie. No ja wiem, to czasie. O późniejszym. Ja mówię jako przykład na przykład. No dobrze, ale ja mówię o tym... Z Krosna na przykład przyjeżdżali. Też przyjeżdżali... Pan stara się to wszystko spłaszczyć. No bo mnie się to tak łączy wszystko razem. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy, kto, gdzie... Musimy się postarać, żeby to rozprężyć nieco. Mnie interesuje, co się działo do kwietnia 1982 roku. Więc, czy już wtedy te kanały dystrybucyjne... Znaczy tak, takie wrażenie odnoszę, że większość kanałów dystrybucyjnych to obsługiwał Maciek Kuś. No, to poprzez konkret. Poprzez znajomości swojego ojca. Który był działaczem zarządu. On był sekretarzem zarządu Solidarności, więc te kontakty miał bardzo szerokie i rozległe. Tak. Więc, ale tak jak mówię, nie rozmawialiśmy o tym. Nigdy żaden z nas nie zdradzał drugiemu, gdzie, co, jak, idzie i komu. Żadnych z nazwisk, żadnych kierunków. Miałem taką instrukcję, że tak powiem, jak być przesłuchiwanym jeszcze z wcześniejszego czasu, przygotowano jeszcze chyba przed 80 rokiem w ogóle, szeroko kolportowano w latach 80. Jak się zachowywać przy kontakcie z SB? No i jak się trzeba było zachowywać, z tej instrukcji wynikało? No, jak najmniej mówić, najlepiej nic nie mówić, a jeszcze lepiej jak najmniej wiedzieć. Wiedzieć tylko to, co się musi. A oprócz tego też, no, dzieliła się z doświadczeniem swoim ze mną moja mama, ze swojego okresu działania w Armii Krajowej jako kurierka. Proszę pana, jak dochodzi do pana zatrzymania? Z mojej głupoty. No więc opowiedzmy o tej głupocie, to na pewno wszystkich zainteresuje. Koleżanka mojej mamy. Kiedy? Pani Halina Czerny-Stefańska. Pianistka bardzo znana. Zgadza się. Miała wystąpić w Filharmonii Krakowskiej. Znaczy w ogóle rozpoczęła popieranie reżimu i dawania koncertów dla zamówców.
Nie bardzo wiem po co, bo nie przypuszczam, żeby ZOMowcy szczególnie byli nastawieni na muzykę poważną fortepianową w swoich potrzebach kulturalnych. No ale w każdym razie to była jej inicjatywa. Z wszystkich informacji, jakie mam, to była jej inicjatywa w kierunku popierania władzy. Czyli ona chciała popierać tak, władzę? Tak, zdecydowanie. To... I była znajomą pana mamy? Tak, z czasu, kiedy moja mama była artystką. Co pana mama na to, jak Rzeczewna Stefańska popiera reżim? No, zasmuciła się, no cóż. No tak, zasmuciła się. Doszły do nas wieści, że pani Czerny Stefańska będzie dawała koncert filharmonii, ogólnie dostępny, już nie tylko dla ZOMowców, ale ogólnie dostępny. No i nie pamiętam, czy to był nasz pomysł, czy już gdzieś coś takiego miało miejsce, a myśmy tylko to podchwycili, ale stwierdziliśmy, że wyrazem naszego wspólnego, społecznego stosunku do tego, co się dzieje, będzie też pokaz stosunku do osób, które się utożsamiają z tym reżimem i kolaborują, dają koncerty dla ZOMowców i w telewizji i radiu popierają wprowadzenie stanu wojennego. No i po prostu wydrukowaliśmy, chyba to nawet moja inicjatywa była, wydrukowaliśmy chyba parę tysięcy ulotek, właśnie nawołujących do wyklaskania jej na tym koncercie. I te ulotki rozrzuciliśmy właśnie 13 kwietnia. Tamten koncert miał być parę dni później. Rozrzuciliśmy te ulotki, może troszkę nieelegancko, ale część w czasie mszy w Kościele Mariackim, a część po mszy, przed kościołem, jak się tłum z kościoła wylewał. No i wtedy to było przeze mnie zorganizowane, wydaje mi się, że bardzo dobrze, na tyle, na ile wtedy miałem umiejętności w tym kierunku, bo w to zaangażowanych było 6, 8, może nawet więcej osób. Kto? W zasadzie ludzie związani z drukiem różnorodności, z obu ekip. Czyli w sumie 6 osób. No tam jeszcze paru kolegów, bo każdy tam dobierał sobie jeszcze kogoś. Bardzo sprawnie to zostało przeprowadzone. Dodatkowo jeszcze wszyscy ci ludzie mieli wbite do głowy numer telefonu właśnie do pani Konopki, tej znajomej naszej bliskiej bardzo, nauczycielki. I każdy z nich dla pewności po zakończeniu akcji, po jakimś tam czasie, miał zadzwonić i powiedzieć, że już nie pamiętam dokładnie formuły, pewnie ale jakieś były kasztany na placu Pigalle, tak? Miał się zgłosić, w jakiś sposób przedstawić i to oznaczało, że nic mu się nie stało, że go nie złapała SBC. I wydaje mi się, że to było całkiem nie najgorsze rozwiązanie. I oni wszyscy zadzwonili i wszystko było w porządku. A ja nie miałem w ogóle w tym brać udziału. Ja miałem to koordynować, monitorować, no ale zostało mi, nie wiem, te 20-30 może tych ulotek nierozdanych i tak, no głupio mi było, żeby się zmarnowało. No tak. No więc wziąłem, miałem je pod podszewką w kurtce i w tym tłumie przed Kościołem Mariackim, no już ciemno wtedy było, bo to tam chyba 18-19 godzina, to zima jeszcze, no już może nie zima, ale w każdym razie jeszcze no, ciemno było i zimno. Wziąłem i po prostu spod kurtki rozrzuciłem te ulotki w tym tłumie. I w tym momencie poczułem pierwszy raz i ostatni w życiu... To było pod filharmonią, tak? Nie, pod Kościołem Mariackim. Pod Kościołem jest. Tuż przy wejściu Kościoła Mariackiego w tym tłumie, który się wylewał. I w tym momencie pierwszy raz w życiu i ostatni jak dotąd odczułem, co to znaczy czyjś wzrok zawieszony na ramieniu. Po prostu tak, jakby mnie ktoś dotykał. Takie miałem odczucie. No więc mając świadomość sytuacji, że to raczej nie jest nikt mi przyjazny, po prostu dałem nurka we Floriańską. No i zgubiłem tych ludzi.
Tam jeden chyba, czy dwóch za mną szli. Ja ich zgubiłem, skręciłem w Tomasza i sobie myślę tak. Oni będą mnie gonić, będą myśleli, że ja uciekam gdzieś tam hen dalej, a ja sobie ich przechytrzę i zawrócę z powrotem w kierunku rynku. Świętego Jana. No i podszedłem. I zrobiłem tak. I jak się domyślam, wyszedł pan na wprost na budkę milicyjną, tak, która tam była. Tak. No może nie wyszedłem na samą budkę, ale powiedzmy jakieś, nie wiem, 50-80 metrów, bo ja stanąłem w głębi ulicy. Tak. Ale pech był taki, że ta budka była punktem zbornym dla tych esbeków. I oni jak mnie zgubili, to też tam się, że tak powiem, zgromadzili. No i też pech był taki, że mnie zobaczyli. No i w pewnym momencie nagle poczułem, jak mi ktoś ręce do tyłu wykręca. Dwóch panów mnie po prostu na rękach wykręconych do tyłu podniosło wręcz. Zaprowadziło na środek, na płytę rynku. Tam stała buda. Parę razy mi tam zomowcy stojący w okolicy po plecach, że tak powiem, przywitali. Ale nie jakoś tak strasznie. To nie było żadne takie typowo znęcanie się jak na ścieżce zdrowia, żeby kopanie, bicie i tak dalej. Tylko tak, dla kurażu. No i wepchnęli mnie do tej buty i tyle. No a potem, nie wiem, może po godzinie i z tej budy bezpiecznie mogłem oglądać, jak ZOMO rozpędza i rozprawia się z tym tłumem. A jak to robiło? No tradycyjnie. Lanie wody, pałowanie, gonienie. Zamknęli wszystkie wyjścia z rynku głównego. Odniósł pan wrażenie, że byli zadowoleni z siebie? Odniosłem wrażenie, że byli szaleni. Że pod jakimś wpływem jakichś środków, bo po prostu... Normalny człowiek się tak nie zachowuje. Nie zachowuje się i po drugie nie ma tyle siły. Oni w całym rynsztunku potrafili dogonić młodą dziewczynę, która uciekała przed nimi. W rynsztunku, który waży 20-30 kg. No nie wiem ile, bo nigdy nie miałem tego na sobie, ale w każdym bądź razie nie jest to lekkie. To są kamizelki kuloodporne. No, hełm przecież z przyłbicą, pała, tarcza. Także to nie było naturalne zjawisko. No, ale po czym paru cywilnych panów przyszło do tej budy, wyprowadziło mnie stamtąd, wpakowali mnie do dużego Fiata, no i na Modlińską mnie odwieźli. A na Modlińskiej, że tak powiem, mnie tam na dołek wsadzili. Czy wcześniej był pan przesłuchiwany? Nie. Od razu na dołek. To znaczy do tej izby przyjęć, czy jak to tam się nazywa. Tak. Tam też miałem bardzo humorystyczną sytuację, bo mnie posadzono obok dwóch pań, że tak powiem, świadczących usługi, z którymi mi się bardzo miło rozmawiało, bardzo serdecznie. Bardzo mnie żałowały i matkowały mi. Nawet zapytały, czy przypadkiem nie przekazać jakiejś informacji rodzinie i tak dalej. Nie wiem, na ile to była podpucha, a na ile przypadek. Ale w każdym razie bardzo tak serdecznie było. No i potem zamknęli mnie po prostu w celi. Akurat miałem ten komfort, że Modlińską chyba 2 czy 3 miesiące wcześniej w ogóle oddano do użytku. Bo przecież wcześniej komenda była na placu Szczepańskim. A tam wszystko było czyściutkie, świeżutkie, nowiutkie. Czyli miał pan swoje katafalki, tak? Tak, tak. Popielate tak. Ściany. Tak, miałem swoje, że tak powiem, miskę urynową, czy jak tak. To tam nazwać. Azora, no po prostu Azora. I powiem panu, stamtąd też, to są takie po prostu paradoksy kompletne. Pamiętam, jak przychodził do mnie ten strażnik, ten milicjant tam, zatrudniony w charakterze strażnika. I zapytał mi się, czy bym nie chciał czegoś z biblioteki. Że mają bibliotekę. To pewnie. I przyniósł mi, a jak królem, a jak katem będziesz.
I ja tam siedząc między przesłuchaniami, sobie tą książkę czytałem. To takie... Po prostu... Nie proponowano tygrysy. Tak? Tak. No, to takie po prostu zupełnie dziwaczne... Strażnik miał jakieś oleum w głowie, no. Zbicie w ogóle, ale takich wątków w ogóle. Tak. Bo to po prostu tak zupełnie, no nieprawdopodobnie to wszystko się tak klei. Jakby ktoś wymyślił, to by ktoś powiedział, że to jakieś... Że to nieprawda. Że to nieprawda. Ale teraz nie może. Bo jak mówisz, układ zero-jedynkowy, świadek zeznał. Tak. Czyli prawda. No i brano mnie tam... Śledczy się zasada nazywał. O, porucznik zasada. Dzisiaj radca prawny, proszę pana. Jeden z najbardziej gorliwych i niebezpiecznych ludzi na Mogilskiej. Prawa ręka Krawczyka. I czego ten zasada chciał od pana? No przesłuchiwał mnie. No na jaką okoliczność? No na okoliczność. Aha, znaczy tak. W ogóle oni, jak mnie zamknęli, to pojechali i zrobili kocioł u mnie w domu. I co na to pana mama? No mama ich zaczęła, przyrównała ich do faszystów, a w zasadzie do hitlerowców. Oni bardzo się oburzyli na to. A mama powiedziała, bardzo przepraszam, ale ja siedziałam w hitlerowskim więzieniu, więc mam porównanie. No i to ich troszeczkę tam zbiło z tropu. Siedzieli co najmniej 2 dni, zdaje się nawet troszeczkę więcej niż 2 dni. Ktoś przyszedł? Tak. Kto? No, czyż przyszedł. I wpadł? Wpadł. Witek Tukało przyszedł i wpadł. I co z nimi zrobiono? Czyża, już nie pamiętam, czy go zamknięto, ale na pewno go przesłuchano, na pewno go przytrzymali, nie wiem, czy na 4-8, czy nie dłużej. I go wypuścili. Ale Witka zamknęli. Na długo? Sankcje mu dali. Sankcje nawet. A pod jakim zarzutem? Że pana zna, tak? Nie wiem, to w papierach trzeba sprawdzić, bo nie wiem, ja nie miałem, że tak powiem, dostępu do jego papierów. Natomiast on tam, znaczy jemu potem sankcje w ogóle zmienili, bo mu zaczęli wykazywać przez jakiegoś kolaboranta. Ja kiedyś czytałem te akta, ale to tam nie znam tych ludzi, nie pamiętam szczegółów. Prawdę mówiąc, jakoś nie za bardzo mnie to wciągało. KPN. Aha. On miał proces potem duży z KPN-u. Jego aresztowano, żonę aresztowano. Przecież ich córeczka miała pierwszą komunię bez rodziców. Obydwoje siedzieli w więzieniu. No, ale w każdym bądź razie pan zasada mnie przesłuchiwał, zrobili przeszukanie w domu. Myśmy w ogóle mieli, na bazie doświadczeń mojej mamy, ale też tych książeczek, jak się z SB zachowywać, myśmy mieli piękne legendy zrobione, które się sprawdziły. I nic nam nie byli w stanie udowodnić. A jakie to były legendy? Legendy były na przykład takie, że Witek do mnie, ponieważ ja jestem elektronikiem, Witek do mnie przyniósł radiomagnetofon Maja do naprawy, żebym mu naprawił. I rzeczywiście ten jego radiomagnetofon był u mnie. No i jak jego zapytali, po co tu przyszedł, no to on powiedział, że przyszedł dopytać się o radiomagnetofon, który jest w naprawie u mnie. Tam jeszcze były różne cyrki, ja nie pamiętam, kogo to dotyczyło. Jeszcze może parę lat temu pamiętałem, teraz nie, ale to w dokumentacji jest, także to łatwo dojść do tego. Ale nie pamiętam, czy to on, czy to czyż miał jakieś materiały przy sobie i chyłkiem przekazali to mojej mamie i mama to, już nie pamiętam, czy do kosza wyrzuciła, czy utopiła w ubikacji, w każdym razie coś tam podziałała, ale w ogóle oni wszyscy byli nieostrożni, mówiąc delikatnie. Dlatego, że myśmy mieli uzgodnione, i to jest takie typowe jeszcze z okresu II wojny światowej,
Z ulicy było widać okna, między innymi okno kuchenne. I było uzgodnione, że jeżeli kwiatek na oknie jest po prawej stronie, zakładam, że po prawej, bo już stron nie pamiętam, ale w każdym razie po jednej stronie, to jest ok. Jak jest przesunięty na drugą stronę, to znaczy, że jest, że należy, nie wolno wchodzić. I był przesunięty. I był przesunięty. I to zignorowali. A oni w ogóle tego, w ogóle na to nie zwrócili uwagi i wleźli w kocioł. A nie musieli. No tak. Bo mama natychmiast ten kwiatek przesunęła. Jak tylko się tam zjawili panowie. Nawiasem mówiąc, jak ja nie wróciłem do domu na noc, to mama zaczęła robić porządki. I bardzo dużo rzeczy tam wyczyściła. I gdzie te rzeczy się znalazły? Wyczyściła, w sensie wyrzuciła chyba na śmietnik. Nie wiem nawet dokładnie, co z tym zrobiła, ale wyczyściła do... A ramki, matryce? Nie. Dwa czy trzy dni przedtem cała drukarnia została przeniesiona. I to, o ile dobrze pamiętam, właśnie do poniedziałków. Aha. Czyli nie było drukarni w domu. Były jakieś resztki. Jakaś tam matryca, jakiś kawałek tej... nawet nie ramki, tylko to był opowielacz na korbkę, taki drewniany zrobiony, gdzie się matrycę na wałek drewniany nakładało. To kompletnie nie miało najmniejszego sensu, ale oni to złapali, bo to było. Tylko jakby dali to jakiemukolwiek fachowcowi, to wyrzymaczka jest, powiedzmy. Tak. A nie zabawka. Tak, tym bardziej, że to nigdy nie było użyte. No, ale już to zakwestionowali oczywiście jako powielacz. Tylko się wyśmiać można było z tego, ale palicho. No w każdym razie w sąsiednim bloku mieszkał mój kolega z równoległej klasy, z którym miałem bliskie kontakty. On często mnie odwiedzał, razem żeśmy lekcje odrabiali i tak dalej, i tak dalej. No i moja mama w nocy część tych najważniejszych dokumentów wyniosła do tej sąsiadki. Denerwując się i w panice, wyniosła też tam moją lutownicę. Nie wiadomo po co, no ale. I ta pani, to taki wtrend, ale jak humorystyczny. I ta pani schowała tą lutownicę w piekarniku. A ponieważ to była pani, która często ciasta piekła, więc wzięła i mi tą lutownicę upiekła. Przeżyła lutownicę. Tak, tak. Mam ją jeszcze nawet dotąd. Ale cała taka rączka powyginana od gorącego. Co musiała piec kurczaka 200 stopni. Co nie wiem co, bo może jakieś ciasto czy coś, nie wiem, ale w każdym razie zapomniała, że to tam jest i sobie włączyła piekarnik. No, także tak, takie humoreski przy okazji. Czyli przyszli do pana domu, nie zastali, nie znaleźli nic, ale kocioł założyli. Nie, znaleźli dużo rzeczy. Tam ciężarówką wywieźli z domu. Jednak, tak? Tyle, że 95% czy 90, może 8 nawet procent tego, to było wszystko z okresu legalnej Solidarności. Aha, ale z tym też walczyli. Wszystko zgarnęli. A, i jeszcze, ja miałem w domu dużo różnych urządzeń radiowych, jako szef tego harcerskiego klubu radiowego. I to wszystko też zgarnęli. No tak, bo to potencjalnie obalało system. Ale to wszystko nie było czynne. To były części, podzespoły, elementy jakieś, ewentualnie całe urządzenia, ale niesprawne. Myśmy z MPK kiedyś radiotelefony dostali, jeszcze lampowe. I na przykład ja też sobie tam grzebałem przy tych radiotelefonach, takich FM-owych. I to też wszystko wzięli. I ukradli. To nigdy do nas nie wróciło. Natomiast te wszystkie, duża część przynajmniej tej literatury z legalnej Solidarności oddali. To ciekawostka. No i zasada pana przesłuchuje. Tak. Co panu imputuje? No, działalność wrogą ustrojowi. Tak? Wzięli sobie dekret i pierwsze w ogóle to tak humorystycznie wyjechali, o ile dobrze pamiętam paragrafy, paragraf 10 i 13, czyli nielegalna działalność związkowa i rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Do związku pan nie należał? No oni jeszcze nie wiedzieli, dlatego mi dali tą nielegalną działalność związkową. Potem już na etapie Mogilskiej, nie Mogilskiej, tylko Monte,
już się z tej nielegalnej działalności związkowej wycofali, no bo jak? Uczeń szkoły średniej, jak to można? No to po prostu... I tam zasada nadal pana przesłuchiwana. Tak, tak, tak. Jak często? Po 48 godzinach, chyba ze 2 czy 3 razy mnie tam przesłuchiwali. W ciągu pierwszych 48 tak, godzin? Tak, tak. I potem został pan przeniesiony na Montę, tak? Potem mnie przenieśli na drugi oddział na Montę. Z kim pan siedział na dołku na Mogilskiej? Sam. Z kim pan siedział na Montę i gdzie? Drugi oddział. Tak. Może tu nawet są numery, bo mam tutaj notatnik. Mogę, proszę zerknąć. Jeżeli zerknę, od kiedy go prowadzę, bo 100 lat do niego nie zaglądałem. Przepraszam, tutaj jest maj, marzec. Już momencik, troszkę za wcześnie się cofnąłem. Nie wiem, czy z drugiego oddziału będę... O, areszt 13, proszę bardzo. 13 kwietnia, godzina 21, areszt Mogilska, cela 22. Mogilska. Tak. A potem? Potem areszt tymczasowy, a to odtwarzam z pamięci, widzę tutaj. Areszt tymczasowy 15. Tak. Czyli po niepełnych 48 godzinach. Cela 118. Na oddział drugi C. Oddział drugi, cela 118. To było na piętrze czy na parterze? Parter. Parter. Oddział śledczy. I kim pan tam siedzi? Z kolaborantami. Cela 18, potem 20 mnie przeniesiono do celi 116. A tam też kolaboranci? Tak. Znaczy... Oczywiście oficjalnie nie, ale kryminaliści... Którzy mieli pana przesłuchać, tak? To znaczy, no ja przyjąłem zasadę, że nic nie wiem, że ja tu jestem przypadkiem, chyba, że ja w ogóle jestem uczniem. No, poza tym ludzie siedzą z reguły za niewinność, tak? Tak, dokładnie. W związku z czym o co chodzi? No i tam jeden z tych kolaborantów, taki szczuplutki facet, mi się przedstawiał na przykład, że on jest kierowcą KRH, Komitetu Robotniczych Ochotników, czyli Solidarności i Schuty, i że zamknęli go za to, że ukrył samochód związkowy, że nie oddał władzy i że za to siedzi w więzieniu. Potem się okazało, że to oczywiście konfident. Ale jaka ładna legenda. Prawda? Różni tam... Z reguły było tak, że po trzech nas siedziało, dwóch konfidentów i ja. A jak duże były cele? 10, 15 metrów? Nie. To było tak, że łóżka były 3 w jednym piętrze, znaczy w jednym ciągu, pionowo. Także jak się siedziało na tym najwyższym, to można było spokojnie ręką sufit, może nawet głową sufit dotknąć. Jakieś, nie wiem, 3 metry długości i jakieś, nie wiem, może 2-2,5 metra szerokości. Czyli w granicach 8 metrów kwadratowych na 3. No, gdzieś tak, 8-9 metrów, nie, 9 metrów, no może tak. 9 metrów miał mój mały pokój w tym starym mieszkaniu, w którym wtedy mieszkałem. No to gdzieś tak, tylko nie kwadratowe, tylko podłużne. Czy w tym czasie, jak pan tam siedzi, jest pan wzywany na przesłuchanie? Tak. I ciągle przez zasadę, tak? Nie jestem pewien, przez niego na pewno, ale nie jestem pewien, czy jeszcze przez drugiego jakiegoś. Czy jest pan wożony na Mogilską, czy nie. On przyjeżdża? Nie. On przyjeżdża, nigdzie nie jestem wożony. On przyjeżdża i w pokoju przesłuchań tam na miejscu na Mogilskiej. Zaraz obok tam są pokoje przesłuchań. Były. I nadal te przesłuchania mają ten sam temat, tak? Proszę się przyznać, tak? Znaczy, proszę się przyznać, proszę powiedzieć, z kim pan współpracuje, co pan robi, dlaczego, po co. No, to tak standardowe. A my tu jeszcze ci pokażemy, to nie skończy szkoły, a to matka się martwi. No, to każdy argument dobry, żeby... No, żeby zmiękczyć więźnia. Tak. A kiedy zostaje sformułowane do oskarżenia? To bym musiał zobaczyć tutaj. To proszę zobaczyć. Jeżeli mam to zapisane. Tutaj od razu informuję, że jest to notes więzienny.
pana Andrzeja. Bardzo cenna sprawa. A jak to się stało, że pan ten notes miał ze sobą? A po prostu to jest kalendarz. Kalendarz. Młodego technika. I po prostu w kalendarzu... Zostawili go panu? Zostawili go. Zostawili go mnie. Długopis też miałem, też mi zostawili. No i tak. To pana dobrze potraktowanie. Tak? Bardzo dobrze. Przecież mogli zabrać. No, oczywiście, że mogli. Już. Czerwiec, maj. Maj. Kwiecień. No jak mi zrobili areszt tymczasowy, to mi musieli zarzuty przedstawić. A przedstawiono w sumie panu zarzuty? Oczywiście. Zawieziono mnie do... prokuratora? Do prokuratury wojskowej na Rakowickiej. Tak. I tam pan pułkownik, jak on się nazywał, tam mnie w ogóle przesłuchał pan pułkownik, bardzo brzydko i ordynarnie. A dowiedział się czegoś więcej? Nie. To w ogóle była dziwna sprawa, bo on, potem powiem dlaczego dziwna, bo on miał ulotkę, którą myśmy rozrzucali. A w aktach sprawy w sądzie tej ulotki już nie było. No może ją się zawieruszył. No w każdym bądź razie bardzo, znaczy jak na warunki kulturalne bardzo brzydko, bo uważam, że jak na sposób ich działania to... To w normie. Nawet nie wiem, czy nie powyżej normy, bo żadnego bicia tam nie było. Tylko, że tak powiem, wulgaryzmy i przekleństwa i tego typu rzeczy. Było mniej więcej... tekst był mniej więcej taki, machał tą ulotką przede mną i mówił, że czym myśmy ją drukowali? Że to w ogóle do D się nadaje i że to jakieś śmieci i w ogóle... To jakaś fachura był, no. W każdym razie wykrzykiwał tak, jakby się wyżywał na mnie w ten sposób. Ja cicho siedziałem, nic nie mówiłem. Odmawiałem wszelkich zeznań od początku. Znaczy, jedyne co od samego początku, to, no bo jak ten ubek mnie już widział, to ciężko było, musiałem się, jak to ładnie o nim mówił, jakoś zalegendować. Więc cały czas utrzymywałem tak, że ja w ogóle o niczym nie wiem. Jedyne co, to że ktoś w tym tłumie przed Kościołem Mariackim wetknął mi te ulotki do ręki, a ja po prostu je rzuciłem, żeby się ich pozbyć. I to było wszystko, do czego się przyznałem. Cała reszta... Pan pamięta nazwisko tego prokuratora? Pamiętałem. Może sobie zaraz może sobie... On jest na moim tym, w moich dokumentach. Ja rozumiem, wpisany. Ale ja nie pytam o dokumenty, tylko pan... O ile dobrze pamiętam i nie mylę osób, to on potem zrobił dużą karierę i jeszcze w latach 90. był w prokuraturze naczelnej. Nikogo nie relegowano. Sędziowie, mamy sędziów, którzy skazywali chłopaków na więzienia za ulotki, a dziś są sędziami Sądu Najwyższego. Także to więc kasta się obroni. Okay. Proszę pana, kiedy zostaje panu przedstawiony ten akt oskarżenia? Już, bo sankcja to jest sankcja, a akt oskarżenia to jest osobne. Czyli sankcja do kiedy trwa? Do sankcji dostałem 3-miesięczną. Została przedłużona? No musiała być przedłużona ze względu na to, że wypuszczono mnie, ja siedziałem w więzieniu 4 miesiące bez 2 dni, no więc musieli przedłużyć. Musiała być przedłużona. A siedział pan do kiedy? Do 11 sierpnia. Co się stało 11 sierpnia? To znaczy 11 sierpnia była druga rozprawa sądowa przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego pod przewodnictwem sędziego Miśko. I czy ten sąd przyjechał tutaj, czy pana wieziono do Warszawy? Nie. To było tu, na Rakowickiej. Tak. W tych obiektach wojskowych. To była druga rozprawa. Ale to też wyskakujemy do przodu. Zostałem uniewinniony. Dobrze, a pierwsza rozprawa? Pierwsza rozprawa była w lipcu, gdzie mój adwokat... Mecenas Sadowski. Sadowski, tak. No. Doszły mnie słuchy. Nie wiem na ile prawdziwe.
On był z listy kurii, adwokatów tych, nazwijmy to, polecanych przez kurię. A doszły do mnie potem słuchy, że to jest były ubek. O, pierwszą rozprawę miałem 6 sierpnia, czyli nie lipiec, tylko 6 sierpnia. I czym się zakończyła? Bardzo dziwnie przebiegała, dlatego że po odczytaniu tam tych wszystkich aktu oskarżenia i tak dalej, mój adwokat podniósł rękę i poprosił o głos do Wysokiego Sądu, z taką prośbą się zwrócił. Sąd się na to zgodził i mój adwokat powiedział: Wysoki Sądzie, na protokole przeszukania mieszkania oskarżonego nie ma wszystkich wymaganych podpisów. Sąd się tak obruszył, bo jeszcze pamiętam, jak zdziwił się, jak to zaczął przeglądać te wszystkie papiery. Znaczy, no, rzeczywiście nie ma. I odroczył rozprawę, tak? I tam były podpisy tylko tych ubeków. I nikogo więcej. Czyli powinny być też podpisy osoby, by jeszcze było... Sąsiad mój z naprzeciwka mieszkania był wzięty przez ubeka na świadka. Też powinien to podpisać. I on musiał iść, nawiasem mówiąc, to jakiś też aktywista partyjny, musiał iść do pracy i oni go puścili. Więc już na koniec się nie podpisał. Nie wzięli nikogo innego. Moja mama odmówiła podpisu. I oni taki dokument skierowali do sądu. Czyli popełnili błąd formalny. To wykorzystał pana adwokat. Tak, i sędzia powiedział, znaczy tak zadecydował, że skoro coś takiego zostało tutaj wskazane, to on przenosi rozprawę na 11 sierpnia i wzywa jako świadków tych ubeków, którzy byli na kotle. Przepraszam. No i oni się zjawili na tej rozprawie. Nie wiem, czy to nie był między innymi zasada. Bo on nie był już oskarżycielem, bo oskarżycielem był prokurator, tak? Prokurator Malina, z poboru. On był chyba kapitanem. Zresztą bardzo miły facet. Też go troszeczkę biłem, bo potem on mnie wielokrotnie przesłuchał. Już SB, jak już siedziałem na Monte, to już mnie nie może raz czy dwa mnie przesłuchiwał SB, a potem już tylko prokurator wojskowy. I prokurator był tak samo do żartu jak zasada? Tak, ale bardzo kulturalnie. Zmienili mi zarzut w ogóle. Na jakim? Osłabianie gotowości obronnej Lodowego Wojska Polskiego. O! Ponieważ stwierdzili, że na tej maszynie, którą u mnie znaleziono do pisania, powstały ulotki skierowane do wojska. Czyli mieli je. Tak, 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 bo oni złapali przecież żołnierza. To jest opisane nawet w tej książce wydanej. Oj, kto to wydał? Mam. O KPN-ie, takie dwa grube tomiszcza. Tylko nie pamiętam nazwiska tego żołnierza, którego złapano właśnie jako członka KPN-u na rozrzucaniu tych ulotek, i przez niego dotarli też do Witka. Co mu potem właśnie... Czyli musiał sypać. Tak. Co Witka potem miał osobny proces i mu jak gdyby zmienili w ogóle, bo wypuściliby go. Nie mieli od mojej sprawy nic na niego nie mieli. Tylko... Czyli gdyby nie te zeznania, to Tukało by wyszedł. Tak, tak podejrzewam. Ale to jest wszystko dokładnie opisane. No dobrze, ale na tym procesie 11 sierpnia tych dwóch ubeków przyszło. I nie wiem, tu można mówić, że to jakaś opatrzność Boża, bo jak ich sąd zaczął rozpytywać na okoliczność, tak, to oni powiedzieli, że oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, dlaczego to jest niepodpisane.
Oni wtedy byli już 24 czy tam 48 godzin na służbie, że już po prostu nie kojarzą, że z miejsca na miejsca jeździli, że oni w ogóle nie po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą. A wiedzieli w ogóle, kim pan jest? Nie wiem. Może też nie wiedzieli. Może też nie wiedzieli. Znaczy, wydaje mi się, nie, z tego co oni mówili, to sobie przypominali ten kocioł. Tak, tak przypominali sobie, bo przecież na rozprawie oni mówili, jak ich moja mama strasznie potraktowała. No tak. Skarżyli się strasznie na moją mamę. A pana mama była widzem na procesie? Tak. Nie tylko, tam całe mnóstwo kobiet było, szczególnie starszych pań. Cała armia. I między innymi pani Suchorowska też była. Rozumiem. Czy te panie zachowywały się w jakiś specyficzny sposób? Zachowywały się spokojnie, ale ostentacyjnie. O. Ale bez żadnych, nie było żadnych scysji, czy żadnych jakichś konfliktów, czy w każdym razie wiadomo było, jakie przekonania reprezentują. Z akt sprawy ta ulotka o Czerny Stefański zniknęła. Zresztą też nie bardzo wiem, jakby mnie mogli skazać za ulotkę przeciwko osobie, nawet nie przeciwko osobie, tylko nawołującą do wyklaskania kogoś. Nie ma paragrafu na to przecież. No ale zbrodnia jest. No zbrodnia jest, tylko paragraf ciężko dobrać. Bo ani... No chyba, że zaraz śmiecanie miasta. No ale to jest bardziej wybryk chuligański niż przestępstwo. To kolegium bardziej niż sąd i to nie wojskowy. Dodatkowo jeszcze ten proces mój się odbywał w trybie doraźnym. Więc to też ograniczało szereg różnych możliwości. Po ich stronie. Ponieważ musiały być materiały zgromadzone i koniec. Proces się nie rozwija. Jak oni tak powiedzieli, że oni nie wiedzą, dlaczego to jest niepodpisane, no to prawdę mówiąc, wszystko, co znaleźli w domu, straciło jakiekolwiek znaczenie dowodowe. Nie było materiału dowodowego. Czyli nie było materiału dowodowego stamtąd, nie było materiału dowodowego to, co ja rozrzuciłem, no to co z tym zrobić? No i jest to sędzia ogłosił wyrok uniewinniający. Uniewinniający. Z powodu uchybień formalnych. Tak? Nie wiem z jakich powodów. Ja się nie starałem. Czyli nie znalazł dowodów winy po prostu. No tak. Z braku dowodów winy. Z braku dowodów winy. No tak. Właśnie o to chodziło. I co, od razu pan wychodzi na wolność? Tak, od razu wyszedłem. Z sali sądowej wyszedłem. A co z rzeczami na Amonta? To sobie jakoś odebrałem, już nawet nie pamiętam jak, no, ale to jakoś tam musiałem odebrać. I gdzie kieruje pan pierwsze kroki? Do drukarni czy do domu? Nie, pierwsze kroki kieruję do kawiarni. O! Bo mnie zaproszono, żeby uczcić to. Kto pana zaprosił? No całe to damskie towarzystwo. No to miał pan swoje 5 minut. Taka kawiarnia była. Przy plantach, czy... Literacka. Na górę się wychodziło, tam taki taras był, naprzeciwko lotu. Naprzeciwko lotu? Po stronie plant, już od strony wewnętrznej. Ja wiem, to była kawiarnia literacka, była parter i piętro. Tak. No, tak. Przecież mówię, tam starsze panie lubiły bywać. A no to widzi pan. To... No, ja jestem starym Krakusem, wiedzę o Krakowie mam nieograniczoną, więc proszę zaufać. Cieszę się. Literacka chodziły panie... Cieszę się, dziękuję za wsparcie. Chodziły panie po 60, chodziły do literackiej. W każdym bądź razie, no i tam żeśmy poszli, tam jakąś kawę, herbatę czy ciastka. Który grał na pianinie. Akurat wtedy chyba nie była grał. Była działalność, że tak powiem, rozrywkowa, za którą się dodatkowo płaci. Rozumiem, to akurat nie w tym momencie, ale rozumiem. Ale dobrze grał. A to ja nie wątpię. No. Jakby nie grał dobrze, na muzyka poważna była. By tam nie znalazł miejsca. No w każdym razie tam żeśmy się udali, no i potem do domu powrót. Jeszcze w tym więzieniu się szereg bardzo dziwnych, śmiesznych, ciekawych rzeczy działo. Mianowicie? Oprócz tego, że po tym okresie, to mogę dokładnie powiedzieć, bo to mam akurat zanotowane, że mnie przeniesiono na trzeci oddział, czyli na piętro wyżej. I
Ja w ogóle listy pisałem do mamy. Przepuszczali? Tak, mam. Z wyjątkiem jednego mamy wszystkie, bo jeden dołączono do akt sprawy. Jako dowód? Jako dowód. A do czego się pan w tym liście przyznał? Powiem panu, że do niczego się nie przyznałem. Tylko napisałem opowieść o ufolutkach z planety Omoz. Omoz, tak. Omoz. Wiadomo, czytane od tyłu. I tam taka... Ja jestem miłośnikiem fantastyki Lema. Ja też. Ale to jest filozofia Lema. Fantastyka tak. Znaczy, tak, to jest tak, bardziej tak. Science niż... To i filozofia. I filozofia. Filozofia ubrana w taki sztafaż. Piękny, językowy. No, staropolszczyzna ubrana w nowe słowotwórstwo Lema. No nie ma nic cudowniejszego. Tak. Że tutaj to mamy coś wspólnego. A niech się pan zastanowi, jak Japończycy mogli to przetłumaczyć na japoński? Ja nawet się zastanawiam, jak to na angielski można było przetłumaczyć. Tę mrówkę, krzyżawkę, dręczy, pupę na przykład. Tak, na kilkadziesiąt języków. Wężonoga, teleskopka i tak dalej. Kobieta, taboreta. Tak, dokładnie. No, nie wyobrażam sobie tego, to jest naprawdę, trzeba być artystą, tłumaczem, żeby coś takiego przetłumaczyć. Wszędzie Lem fascynował. Tak, no. W każdym bądź razie... Jechaliśmy dzisiaj ulicą Lema. Tak, zgadza się. Także w ramach rozładowywania stresów, natchniony literaturą Lema, napisałem właśnie, ja nie jestem człowiekiem piszącym literaturę bynajmniej, ale i listów zazwyczaj nie piszę, ale chyba paręnaście listów tak do mamy wysyłałem. Mam tu je wszystkie odnotowane. No i cenzor na poziomie prokuratury wojskowej stwierdził, musiał tak stwierdzić, że to świadczy, nie wiem, o mojej postawie, czy mojej demoralizacji, czy no nie wiem czemu, ale ten list nie przeszedł. Czyli za Ozoma, czy za coś innego? Nie, tam nic więcej nie było. Tam była to opowiadanie, tam ja mówię, ufolutki z planety Omoz. No i tam jeszcze parę zdań takich już do mamy po prostu, co u ciebie słychać. Ale się pan zdemoralizował. Czy coś takiego. No tak. Także to degrengolada. Wstyd degrengolada. Żenujące. A proszę mi powiedzieć... Szkoda, że tego listu nigdy nie odzyskałem, ale no trudno. Gdzieś zniknął. Może w archiwum Kiszczaka. Może Kiszczakowa kiedyś to wyciągnie. Wątpię. I sprzeda na wolnym rynku. Myślę, że nie ten poziom. Kaliber? Nie ten kaliber zupełnie. I nie ta cena, co? Nie. No, także na cele, do celi chyba 233 tu widzę 1 maja, ale może wcześniej. O, Andrzej Fischer wyszedł 26. Świetnie. Z Andrzejem Fischerem się pan w więzieniu spotykał? Ja tam się poznałem z nim. Tak? Siedzieliście w jednej celi? Tak, dokładnie. I coś z tej znajomości więziennej wyniknęło później? No, wzajemna przyjaźń rodzin, odwiedzanie się, kontakty. No i to spotkanie z Moczulskim. No, czyli czysto towarzyskie relacje. Tak. Czyli nic nie przekładającego się na życie konspiracyjne. Znaczy nie, no tam szczególnie z jego mamą, to żeśmy intensywnie wymieniali bibułę. A no tak. Ale... Ponadto nic, Ponadto... Proszę pana, jak się kończy to, ile trwa to spotkanie w Literackiej, kiedy się kończy i gdzie pan... Nie wiem, godzinkę czy tam półtorej, trudno mi powiedzieć. Czyli panie powitały bohatera. Panie powitały, potraktowały go ciastkiem i... A tam moja mama szesna też była na przykład. Ciastkiem i herbatą. No i tyle, no. Cóż więcej. No i nawiązanie kontaktów z paroma nowymi osobami, bo wydaje mi się, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się z tej już troszkę odległej perspektywy, że to wtedy dopiero tam nawiązaliśmy kontakt z panią Suworowską. A, czyli wizyta w kawiarni była wielce... O, 11 maja przeniesiono mnie z oddziału śledczego na trzeci oddział do celi 230. I tam pan poznał Fischera. Nie pamiętam, czy dokładnie w tej celi, bo nas tam przerzucano dosyć często między tymi celami. Tam na przykład siedziałem z kolegami z USW, ale wbrew pozorom chodzi o wytwórnię sprzętu, wytwórnię silników wysokoprężnych z Andrychowa. A no tak. To mnie pan zaskoczył. Siedziałem też z kolegą
z Mszany Dolnej. Ta mszana w Pana życiu jest wszechobecna. Tak, który pracował w energetyce i został skazany na rok więzienia za to, że narysował w dniu ogłoszenia stanu wojennego na odwrocie dekretu o stanie wojennym narysował karykaturę Jaruzelskiego. Zbrodniarz. Tak. I dostał za to rok więzienia. Bez zawiasów. Bez zawiasów. O, 2 lata byłoby mało. No. Ja myślę, że za karykatury to ja myślę, że dycha to spokojnie. Dycha spokojnie. A jak to mawiają starzy garbnicy? 2 lata jak dla brata. Tak, jak dla brata. Został zwolniony za dobre sprawowanie po chyba 3 kwartałach. Amnestii w 1982 roku nie było, więc musiało nastąpić uniewinnienie. Czy gdy już dotarł Pan do domu przy ulicy Teligi, czy wziął się Pan od razu do pracy konspiracyjnej? Czy tak. Chwilę Pan odpoczął? A co ze szkołą? No właśnie, 11 sierpnia zostałem zwolniony. A zapuszkowali Pana w kwietniu? Tak. Czyli zaliczył Pan tą 4. licealną, czy nie zaliczył? Technikum. Technikum. Jakby to była liceum, to by było gorzej. W technikum szczęśliwie jest 5-letnie, więc matura jest później troszeczkę. Z wielką radością zostałem pierwszego, czy tam któregoś września odwieszony, bo byłem na ten cały czas zawieszony. Ale to była Pana radość, czy radość dyrektora szkoły? Radość dyrektora szkoły, moja też oczywiście. Ale radość dyrektora szkoły, że nie ma takiej czarnej owcy. Aha, że jest Pan że szkoła nie jest obciążona działalnością, że zostałem uniewinniony, czyli jest szkoła czysta. Ano tak. A ja tam przesłuchiwano moich kolegów. Odzyskał, no? Proszę? A ja myślałem, że on się cieszył, że Pan wolność odzyskał, a to... O, no to przepraszam. Miejmy nadzieję, że tak też było. O, tak to podsumuję. Jestem naiwny, do końca życia będę naiwny. Dalej pozwolono mi prowadzić ten radiowęzeł. Harcerski klub radiowy już praktycznie nie istniał, no bo jak miał istnieć w stanie wojennym, kiedy cały sprzęt radiokomunikacyjny, radiowy skonfiskowano. Więc ten, tak, radiowęzeł działał normalnie, cały czas tam to prowadziłem. Aha, i jeszcze chichot historii, bo tak, właśnie. Pozwolono mi nadrabiać zaległości. Czyli zadecydowała Rada Pedagogiczna, że w pierwszym półroczu 5. klasy techniku musi pan zaliczyć muszę zaliczyć 2. półrocze 4. klasy. Wszystkie te egzaminy pozdawać, zaliczenia dostawać i tak dalej, i tak dalej. No i to robiłem. I udało się. Gratuluję. Oprócz tego jeszcze siłą rozpędu z kolegami w tej 5. klasie wzięliśmy udział w olimpiadzie wiedzy społeczno-politycznej. Strach się bać. Czy też w zasadzie ekonomiczno-politycznej tak naprawdę. I wygraliśmy jako klasa, tam w 3 żeśmy startowali, wygraliśmy szkolny i wygraliśmy finał wojewódzki. No ale to jest ryzyko, przecież mogły padać pytania o misji szlachetnej Jaruzelskiego. Nagroda dla Andrzeja Załuskiego za zdobycie 1. miejsca w finale szkolnej wiedzy społeczno-politycznej. No nie. Niech pan zobaczy. Nie. To musimy pokazać. Niech pan zobaczy, jaka data jest. Data 25 marca 1983 rok. A ja w maju zdawałem maturę. Zdał pan? Tak. Bez problemu? Z problemami. Z czego był problem? Problem był taki, że ja to też mogę tylko powtarzać, bo to nie jest wiedza przeze mnie ze źródła wiedziana, znaczy otrzymana, ale od nauczycieli, którzy mi sprzyjali, tak, a w każdym razie nie byli mi wrodzy, że moja pani wychowawczyni, polonistka, moją pracę pisemną na maturze oceniła na niedostateczny. Po czym praca ta została sprawdzona przez innych polonistów w szkole i ostatecznie z tej pracy dostałem ocenę dobrą.
A co ta pana wychowawczyni miała do pana? No to była ta pani, która według wieści, które wcześniej do mnie docierały, była żoną kadrowca komendy wojewódzkiej. Nie mogła panu wybaczyć obalania ustroju siłą i godnością. Nie wiem, tak jak mówię, tak, no ja przekazuję te informacje bez zagwarantowania ich rzetelności. Ale prawdziwe nie miałem jak ich sprawdzić. Dała panu lufę. Znaczy, też nie wiem, bo to było poufne, tajne. Ja nie mam, jest jedna ocena maturalna z polskiego. Nie ma osobnej oceny pisemnej, nie ma osobnej. A od kogo się pan dowiedział, że ona dała lufę? Od nauczycieli języka polskiego. Tych, którzy pana wybronili. No, na to by wychodziło. No to ma pan pewność, no. Nie no, mieliby powodu. Za rękę nikogo nie złapał. No pan nie, ale oni. No więc to jest no, wydaje mi się, że wystarczająco wiarygodne. No i dobrze, zdał pan tę maturę, ale zaraz do tej matury to kawał. Ile pan wydrukował tych samorządności do tego czasu? To nas interesuje. I gdzie, i w jaki sposób? Znaczy, siedząc w więzieniu nic nie drukowałem, z wyjątkiem tworzenia pieczątek z chleba, które... Proszę je pokazać. Które żeśmy wyrzucali. To jest akurat... To jest rzeźba Matki Boskiej. Tak. Wykonana z mydła szarego, które otrzymywaliśmy w więzieniu. To jest mydło z... Do kamery, proszę. Pieczątką. Nie wiem, czy to widać. Nie, no nie będzie widać, ale tak wyglądała pieczątka z mydła. Tak. I rewers, zawers był, tak? I tu jest druga strona. Czyli to można powiedzieć, jakby to były wytłoczki, tak? Tak. I na tych wytłoczkach co się robiło? Znaczy, robiło się z chleba taką masę chlebową, miękką. To się wkładało między te dwa kawałki mydła. Wyciskało się odpowiedni taką monetę, jak gdyby. Po czym... Obcinało, tak? Obcinało się tą monetę dookoła. Ona wysychała, stawała się twarda. I... To w czasie spacerów, ponieważ na Monte Lupich spacerniki są na dachu, no to po prostu to wyrzucałem przez kratę. A proszę powiedzieć, co te pieczątki prezentują? Na jednej jest napis Monte i znak Solidarności Walczącej, czyli znak Powstania Warszawskiego, prawda, z eską. I rok 1980. To znaczy nie Powstania Warszawskiego, tylko znaczy, Polski Walczącej. Tak, Polski Walczącej, tak, przepraszam. I rok 1982, a na drugiej to jest, musiałbym tu przeczytać, bo nawet już nie pamiętam, jest na pewno napis Kraków, w środku jest krzyż, a dookoła Solidarność jest napisana. Solidarność. Po prostu jest napisane Solidarność. Solidarność, Kraków i w środku krzyż. I jak pan sądzi, ilu ludzi mogło znaleźć to? Nie mam pojęcia. Ja wyprodukowałem tego, nie wiem, może parę dziesiąt sztuk, może pod setkę. Trudno mi powiedzieć ile, bo to nie liczyłem. Po prostu się to robiło i wyrzucało, i robiło, i wyrzucało. No i tyle. Także w więzieniu też byliśmy z lekka niepokorni. Pan, wiem, ale jest pan usprawiedliwiony, że będąc w więzieniu odrukował pan samorządności. Zatem dziękuję za uwzględnienie tego faktu. Jako okoliczność łagodzącą. Dokładnie. Ale tak nie do końca jestem przekonany, czy tak powinno być. Natomiast proszę mi powiedzieć, no już wychodzi pan 11 sierpnia, tak? Tak. A ten 11 to pana prześladuje. Urodził się pan 11. Nie, znaczy tak, 11 czerwca, to czerwca. Prawda. Ale to czerwca, a nie sierpnia. No tak, ale ja mówię o 11. Mm-hmm. I raczej 13 mnie prześladowała, bo chodziłem do szkoły podstawowej numer 13 przy ulicy Świerczewskiego ówcześnie 13 i jej nie skończyłem. No tak. Bo się przeniosłem do innej szkoły, żeby nie było wątpliwości. Wraca pan do domu, a tam nie ma nic. Sita wyniesione, farby nie ma, papieru nie ma. To gdy się pan pomylił. No to... A co pan myśli, że w czasie, kiedy ja siedziałem w więzieniu, to moja mama nie działała? A no to ciekawe, działała, czyli przywróciła drukarnię. Nie, no w domu już drukarni nie było, bo lokal był spalony.
Natomiast punkt dystrybucyjny jak najbardziej. Czyli był to punkt wymiany prasy, tak? Prasy, nie prasy, no po prostu kontaktów, czasem przenocowania. Rozumiem, czyli dziupla. Co trzeba, co trzeba. Po prostu... przy tej ligi powstała dziupla. I w tej dziupli działy się różne rzeczy. Ale gdzie pan idzie drukować zatem? Do kapucynów? Nie. Koledzy, którzy drukowali u kapucynów, drukowali tam w czasie mojego pobytu w więzieniu. Natomiast potem jakoś to się rozmyło. Ile numerów wydali u kapucynów? Nie mam pojęcia, dlatego że oni drukowali wtedy, kiedy ja siedziałem w więzieniu. No tak. Więc nie miałem już wtedy z nimi kontaktu. Przepraszam. Natomiast potem gro ciężaru druku i redakcji, no, w okresie, kiedy siedziałem w więzieniu w sposób oczywisty, a potem już to tak pozostało, przejął na siebie Piotr Poniedziałek. Tak? Piotr Poniedziałek Maciek Kuś. Piotr Poniedziałek siedział na pana miejscu i zeznał wszystko. Dobrze. Bez przysięgi, ale prawdę mówił. Więc to, ale dobrze, czyli pan niejako się wycofuje z druku zamożności, a to znaczy redakcji... nie do końca, bo przygotowywaliśmy od czasu do czasu matrycę, braliśmy udział w dobiorze materiałów, czyli pracowałem redakcyjnie, wspomagałem drukowanie samo, na przykład w mieszkaniu Piotrka, on mieszkał na tym samym osiedlu co ja. Poniedziałka, tak? Tak. Tam poznałem jego wspaniałego dziadka, na przykład. Niesamowity człowiek. Zresztą rodzice jego też niesamowici. Drukowaliśmy też, to bardzo jego rodzice ryzykowali, tu jestem pełen szacunku dla nich. Naprawdę ogromnego szacunku, bo jego tata był dziekanem wydziału na Akademii Rolniczej. Mama też przecież... Z domu Łazarow. Rodzina Łazarowów, waleczna rodzina. Tak, no to właśnie dziadek Łazarów. No jego wujka przesłuchiwałem. Tak? Aha. Wujka czy nie? Wujka, bo to brata mamy. Brata no to mamy. Ja tam tak głęboko w koligację ich był nie... Był przesłuchiwany nie w tym miejscu, ale już dawno. Aha. No w każdym bądź razie takim punktem drukowania też było gospodarstwo ogrodnicze Akademii Rolniczej. W Garlicy Duchownej. Możliwe, ja nie pamiętam już tej nazwy. W Garlicy Murowanej, przepraszam. Możliwe, w każdym razie tam też jeździliśmy i drukowaliśmy. Pan nam drukował? Bywałem tam. Bo to było stosunkowo względu... rzadko. Jeden czy dwa razy chyba tam bo byłem. Bo to było ze względu na to, że to ojciec Piotra Poniedziałka zarządzał tamtym interesem. Dokładnie, ale niech pan sobie weźmie pod uwagę, jakie to było z jego strony ryzyko, jakby tam to się wydało, że jego syn i inni ludzie takie rzeczy tam robią, a on za to odpowiada. To była rodzina waleczna. No, a pan więc... swojej może coś zarzucić też? Nie, ale tutaj uważam, że mimo tego, że wydaje mi się przynajmniej, nic o tym nie wiem, żeby tata Piotra się bezpośrednio w to włączał, w druk czy w jakieś prace redakcyjne, to ta pomoc i logistyczna i tak dalej, to jest nie do przecenienia. Natomiast jego mama była aktywna. Tak. Tak jak pańska mama. Tak. Kobiety waleczne. To prawda. Pan wie, dlaczego polskość przetrwała w wieku XIX? Tak, no bo kobiety się tym zajęły. Tak, kobiety się tym zajęły. Kościół katolicki kobiet. Mhm. Dzięki temu przetrwała polskość. To prawda. Także można powiedzieć, że pana mama i pani Poniedziałkowa były... Mogę tu powiedzieć naprawdę, że dla rodziny Poniedziałków jestem pełen wielkiego szacunku za ich poświęcenie, za te wszystkie lata, które oni poświęcili na... utrzymanie, podtrzymanie czy rozwinięcie działania zamorządności i tej prasy niezależnej. Uważam, że to jest nie do przecenienia. I rodzina Łazarowów, gdzie kilkunastoletnie dzieci wieszają ulotki na słupach. Cała rodzina zaangażowana w walkę z komunizmem, łącznie z małolatami. Mhm. Także to były pewne tradycje, to były pewne wartości, których nie sposób nie docenić. A proszę pana, więc pan tak niejako trochę jest na uboczu, pojawił się pan w Garlicy Murowanej. Znaczy, w Garlicy Murowanej, znaczy, przepraszam. Ja troszeczkę na uboczu i do skoku, jeżeli chodzi o takie praktyczne włączanie się w te prace techniczne.
Byłem, no bo jednak ja byłem osobą poniekąd spaloną. Tak. Cały czas się bałem, że prędzej czy później naprowadzi jakiś pan. Ogon za mną ktoś tak. postawi, jako osoby, która już była notowana i że po prostu doprowadzę gdzieś do jakiegoś miejsca i zrobię naprawdę duży problem. Spowoduje. Także ja miałem wielkie, wielkie tu problemy w angażowaniu się, bo z jednej strony chciałem się angażować, ale z drugiej strony nie chciałem nikogo narazić i narazić sprawy na spalenie. Pan podejmował jakieś próby z radiem? Z nasłuchem radiowym. Z nasłuchem radiowym. Skąd tak. pan miał aparaty nasłuchowe? Sam sobie skonstruowałem. Od A do Z. Od A do Z. Pan... Łącznie z przygotowaniem płytek drukowanych, zaprojektowaniem obwodów. Wszystko sam zrobiłem. Mam ten odbiornik. I on działa. Działa. Jest zrobiony z puszki po takich rurkach waflowych. Aha. A regulacja częstotliwości przełączania między kanałami jest zrobiona na bazie przełącznika kanałów z telewizora Wela. Rewelacja. A proszę pana, czy jakieś praktyczne zastosowanie tego pana aparatu nasłuchowego było? Tak, jak najbardziej. Efekty? No to proszę mi to powiedzieć. Jak najbardziej. Znaczy, wszystkie... I w którym roku to było? No, wszystkie lata, kiedy miały miejsce jakieś, tak powiem, zdarzenia społeczne. Od 84 roku, tak? Nie. Wcześniej? Wcześniej. Od 82. Drugiego, czyli skonstruował pan to w 82 roku. Tak. Jeszcze będąc uczniem. Tak. A tutaj zanim opowie pan o tym, to zapytam, jakie studia pan wybrał? Ja wybrałem elektronikę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Skończył pan ją? Nie skończyłem. Rozczarowany pan był? Znaczy mówiąc uczciwie, jednak ten okres więzienia, pracy w podziemiu, zdemobilizował. Nie, tak. zmęczył. Zmęczył mnie i nie dałem rady na tak wymagających studiach utrzymać się, jeżeli chodzi o matematykę i fizykę, równocześnie pracując w podziemiu i no będąc tak. zaangażowanym. Ja w ogóle tam po pierwszym roku, znaczy w trakcie pierwszego roku studiów, jednak po prostu siadły mi emocje. Nie psychika, ale po prostu emocje i miałem urlop dziekański. Ze względów, że tak powiem, psychologicznych. Bo po prostu byłem tak psychicznie zmęczony, że nauka mi nie szła. Rozumiem. I nie ukończył pan elektroniki? Nie, elektroniki nie ukończyłem. Poszedłem do pracy. Gdzie? Do Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej, do Kliniki Kardiochirurgii, jako bezpośredni podwładny pana profesora Dziadkowiaka. I tam organizowałem pracownię elektroniki i informatyki medycznej. I z jakimi sukcesami? No, pracownia powstała. Tam rozwijaliśmy, znaczy opiekowaliśmy się całą kliniką kardiochirurgii. Od sal operacyjnych, przez intensywną terapię, aż po wszystkie urządzenia elektroniczne. Czy ma pan swój udział w sukcesach profesora Dziadkowiaka? No byłem przy przeszczepach serca, pierwszych przez niego robionych. W sumie przez czas, kiedy tam pracowałem, to tak jak policzyłem, średnio wychodziło, że około 5000 operacji. I można powiedzieć, że pan to obstawiał elektronicznie, tak? Tak, elektronicznie i od całego sprzętu, całej aparatury technicznej. Kardiomonitory. Podtrzymywania życia i tak dalej. Nie tak. tylko, no tam na przykład... Obsługiwałem też sztuczne płuco serca, bo też mnie, jako jedna z opcji Czyli mojego... Czyli był pan obecny na sali operacyjnej? Tak, oczywiście. Widziałem otwarte klatki piersiowe, przy 5000 operacji byłem. Niesamowite. To wielkie dokonanie. Ja. Czy w summa summarum jakieś studia pan skończył? I tak, i nie. Już panu powiem. W późniejszym czasie, pracując już w Instytucie Kardiologii, rozpocząłem studia na Wydziale Organizacji Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej i w zasadzie studia te skończyłem, bo zrobiłem absolutorium. Natomiast studiowałem tak, że to już był okres przełomu, czyli rok 89, kończyłem studia.
No, nawet troszeczkę później, 91. I wtedy znowu się zaangażowałem społecznie. W co? No, w 89 roku byłem... W Komitecie Obywatelskim, tak? Byłem, tak, Komitet Obywatelski Dzielnicowy Podgórza. Potem Krakowski Komitet Obywatelski. Czy w Podgórzu pan z Michałem Galepichem współpracował? Tak. Jak się ta współpraca układała? Wtedy całkiem dobrze. A potem? Potem żeśmy się rozstali i tak nie do końca mieliśmy wspólne tak powiem, poglądy. Ale pan miał urządzenie nasłuchowe, tak. Działające na częstotliwości ilu? 170 MHz? 173 z kawałkiem, to tam te częstotliwości milicyjne. Milicyjne, wczesne. Bo później się na powyżej 400 SB przeniosło. Ja o ile miałem na milicyjne początkowo, to później na te esbeckie musiałem sprowadzać z Wrocławia z Solidarności Walczącej. Skanery. Skanery. I proszę pana, czy jakieś praktyczne zastosowanie tego urządzenia, które pan skonstruował, było? Jak najbardziej. Od 82 roku w okresach różnych natężeń działań społecznych, czyli na przykład rocznice, czy też miesięcznice, ewentualnie mszy za ojczyznę, czy jakieś inne typu zamieszki w hucie, prawda, to po prostu nagrywałem i mam te nagrania, część przynajmniej z nich. Nagrywałem to, co milicja między sobą mówiła, a dokładnie mówiąc tajniacy milicyjni, czy tam służby bezpieczeństwa. To te kasety z nagraniami, bo też w tym swoim odbiorniku wbudowałem funkcję podłączenia do magnetofonu. Na magnetofonie MK125 to nagrywałem. Kasety przekazywałem Waldkowi Krzyżowi. On je przepisywał w postaci takich stenogramów. I z tego co wiem, przekazywał je dalej do władz Solidarności. Nie wiem już komu i jak, bo... A następnie to tonęło w przepastnych... Archiwach? Archiwach i taki był tego koniec. No, może... Bo tak przynajmniej zwane, może gdzieś to ktoś kiedyś odkopie. No, tak zwane RKW, a potem RKS to były takie mniejsze lub większe kanapy. Z problemami było 16 chłopa i był problem, żeby zredagować raz na dwa tygodnie 8 stron biuletynu. No. Nie wiem, myśmy szczęśliwie... Doktoratami, profesorami... Tak myśmy dalej. Szczęśliwie byli strukturą niezależną. No. Ile wyszło numerów zobowiązności? Nie wiem, z 270, 80, no. Coś koło tego. To jest legenda, to jest prawdziwa legenda i pan tę legendę stworzył. No... I to już później współtwórcą byłem. Później dzięki poniedziałkom to dotrwało do 200. I Maćkowi Kusiowi. Kusiowi dotarło to do 270 numeru. Czy tam chyba 74 czy 6, nie pamiętam już tych. Proszę pana, chyba dotarliśmy do końca naszej rozmowy dzisiejszej. Ja chciałbym bardzo serdecznie panu podziękować. Dziękuję. Było mi miło i mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.